Pierwsze to wnioski z przeglądu placówek oświatowych. Dwa, sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2014. Trzeci punkt, zapoznanie się z planowanym działaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2015. Cztery, zapoznanie się z ofertą zajęć kulturalno-sportowych przygotowanych przez SIOKSIR na okres ferii zimowych. Pięć, zapoznanie się z planami pracy na rok 2015 Biblioteki Publicznej, Domu Kultury i Muzeum Ślężańskiego i sprawy bieżące. Jeżeli chodzi o pierwszy punkt, tak myślę, czy nie przełożyć, nie poprosić panią Joannę Goner o przystąpienie do drugiego i trzeciego punktu i po tym i przedstawimy swoje wnioski z przeglądu placówek oświatowych. Czy państwo zgadzają się na przedstawienie tych dwóch punktów? To pani Joanna, bardzo proszę. Dziękuję. Witam państwa. Pierwszą moją uwagą jest a propos w ogóle kształtu tego punktu. Do tej pory Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest częścią profilaktyki uzależnień, tego działu. To jest w ogóle oddzielny twór, który działa niezależnie od gminy. Natomiast mi myślę i do tej pory nie omawialiśmy tego, bo zaraz opowiem, czym się zajmuje profilaktyka i właśnie chciałam dlatego państwu powiedzieć, jakie są zadania przewidziane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii. I do głównych zadań gminy na podstawie tej ustawy należy profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, bo to wszystkim uzależnieniom, bo to mówimy i o narkomanii, i o alkoholizmie, i również o przemocy, jak również druga część tych zadań to jest pomoc osobom uzależnionym. Czym innym jest profilaktyka, czyli zapobieganie, a czym innym jest już pomoc osobom, które już są jakby w tym problemie, tak? Więc to dwie rzeczy. A trzecią, tak jak tutaj, ja mam takie rekomendacje gminy, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. One wychodzą co roku, niewiele się różnią. Rekomendują programy, które, czy właściwie Państwowa Agencja rekomenduje dobre programy, sprawdzone programy i też rekomenduje zadania, jak powinny być podzielone. I właśnie chciałam Państwu o tym powiedzieć, że jak do tej pory to wyglądało. Otóż Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowuje program profilaktyki na dany rok. Program profilaktyki rozwiązywania problemów na dany rok. On może być wieloletni, ale my z praktyki robimy ten program roczny. 5 lat temu powstał program w 2010 roku. Powstało nowe zadanie w ustawie przeciwdziałanie przemocy i od tamtej pory oprócz programu przeciwdziałania uzależnieniom tworzymy oddzielnie program przeciwdziałania przemocy, czyli tworzymy dwa programy. Program przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałanie przemocy. Pieniądze finansowania obydwu programów pochodzą z, to są tak zwane pieniądze korkowe, pochodzą one z wydawania koncesji udzielanych na sprzedaż, podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy. Czyli zależy to od ilości punktów sprzedaży i podawania alkoholu. Część tych pieniędzy wraca w postaci właśnie tego programu do gminy. Są to pieniądze przeznaczone tylko i wyłącznie na prowadzenie tej działalności. One są naznaczone. Dodatkowo te pieniądze są niewygasające, czyli jeśli ich pula zebrana w danym roku nie zostanie wydana, to w następnym roku pani skarbnik raz rocznie oddaje je z powrotem. Jeszcze są. Czyli jeżeli są. Jeżeli tak. Są, oczywiście. Tak. Jeśli nie zostały wydane w całości. Program, który ja tworzę tutaj od 5 lat, bo od 5 lat pracuję, jest programem zadaniowym i tak go układam jak zadania w ustawie. Są to zadania Gminnej Komisji,
która rozwiązuje problem na przykład kierowania osób na przymusowe leczenie, to są cała procedura i utrzymywanie tej komisji, jak również opiniowanie tych wszystkich sklepów, kontrola ich i też punktów podawania alkoholu, czyli wszystkich gastronomicznych punktów. Drugą taką działką jest profilaktyka, czyli to, co robimy zapobiegając, czyli takie miękkie działania, tak bym je określiła, ogólne na terenie gminy, które mają wpływać na to, żeby świadomość sięgania po środki uzależniające była większa i żeby tego problemu nie było. I leczenie, czyli profilaktyka i leczenie tych osób, które już mają z tym problem. I z tego, co wiem też z przekazu, oczywiście z tego, co jest, do tej pory dużą część naszych finansów, duża część była przekazywana na profilaktykę, na zapobieganie i bardzo często mówiło się o pomocy tutaj młodzieży i dzieciom. I był taki okres, że ten dział profilaktyki był bardzo pomocny dla szkół. Szkoły korzystały w dużej części z tych pieniędzy do prowadzenia zajęć dodatkowych. W tej chwili profilaktyka jest w obowiązkach każdego nauczyciela, to pewnie pani dyrektor, są programy profilaktyczne w szkołach, zresztą pani Helena też to potwierdzi. I ta profilaktyka powinna być prowadzona zgodnie zresztą też z wymogami Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Państwowej Agencji, że powinna ona być prowadzona w trakcie normalnych lekcji. Czyli każdy nauczyciel powinien ją przekazywać oraz lekcji dodatkowych, czyli lekcji wychowawczych i zajęć pozalekcyjnych. Kiedyś pieniądze z profilaktyki, znaczy te korkowe, były bardzo pomocne dla szkół, które były niedofinansowane, tak by można było powiedzieć, że zawsze brakowało im pieniędzy. W tej chwili możliwości sięgania szkół po pieniądze zewnętrzne są dużo większe niż kiedyś. A drugą część, którą przeznaczaliśmy na zajęcia pozalekcyjne, szła poza szkoły, czyli szła na zajęcia pozalekcyjne, które nie odbywają się w szkołach, ale w świetlicach środowiskowych, których nie mamy. My mamy tylko świetlice wiejskie, znaczy właśnie mamy świetlice środowiskowe, nie mamy tych świetlic socjoterapeutycznych, czyli tam, gdzie dzieci mogą uzyskać taką pomoc terapeuty. Mamy tylko świetlice takiego dziennego domu pobytu dla dzieci. Ale mamy świetlice wiejskie, mamy kluby, które, właściwie nie kluby, tylko trenerów, którzy prowadzą zajęcia dodatkowo sportowe z dziećmi. I jeśli Państwo zobaczą poprzednie programy z lat ubiegłych, z profilaktyki, to one właściwie wyglądają bardzo podobnie. Są, na każde z tych zadań są rozdzielone pieniądze i są podzielone właśnie w takich kategoriach, jak zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, dla osób współuzależnionych, czyli dla ich rodzin. I tą rzecz terapeutyczną, czyli tą, którą już robimy dla osób mających problem, robimy w punkcie konsultacyjnym. Punkt konsultacyjny znajduje się na Strzelców, tam, gdzie ośrodek pomocy społecznej. Mamy dwa pomieszczenia. W jednym pomieszczeniu przyjmują indywidualnie terapeuci, a w drugie pomieszczenie jest pomieszczeniem takim dużym, gdzie można zrobić spotkania grupowe. I działa tam terapeuta przemocy, terapeuta uzależnień, terapeuta współuzależnień, psycholog, pedagog i również prowadzący grupę motywującą do lecznictwa odwykowego. To jest grupa w 90% męska, ale to jest grupa mieszana i specyficzna grupa kobiet pokrzywdzonych przez los, my je tak nazywamy, ponieważ tam są często ofiary przemocy domowej, jak również uzależnień domowych. Ale nie tylko, ale głównie stanowią to, są w 100% kobiety. To jest ta działka pomocy terapeutycznej, która się bardzo mocno rozwinęła.
ostatnimi czasy i widzimy, że bardzo duże jest zapotrzebowanie. Oprócz tego widzimy też chęć powstania grup samopomocowych, czyli takich grup, które kiedyś nazywane są do dzisiaj grupami AA. Mamy taką jedną grupę u nas zarejestrowaną. Jest to grupa, która jest sama powstaje, to jest stowarzyszenie, na prawach stowarzyszenia. My nie mamy możliwości udzielić im pomocy finansowej, ale udzielamy im wsparcia, czyli rozmawiamy z nimi, mamy z nimi kontakt, jak również udzielamy im wsparcia takiego, że udzielamy miejsca do spotkań. To jest właśnie też w tym miejscu na Strzelcu. Jak również są tendencje do powstania grup samopomocowych i to już też mocno widać na wsiach. Po prostu ludzie chcą się spotykać ze sobą i rozmawiać tak, jak to kiedyś było. I takie potrzeby są, ale te grupy potrzebują też osoby, która wokół której lidera by się taka pomoc znajdowała. I to jest, myślę, zadanie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Myślę, że dla Państwa również, żebyśmy mogli pomóc temu społeczeństwu, które zostaje tam bez pomocy. Powiem, jak to wygląda w finansach. Przejdziemy do kwot, które uzyskujemy ze sprzedaży koncesji. Wydanych zezwoleń. Właściwie nie koncesji, bo koncesja to jest na sprzedaż alkoholu hurtową. Na z wydanych zezwoleń to te dochody kształtują się w wysokości 250, 280, 290, tak mniej więcej. Ponieważ rocznie, tak, rocznie. Tak, rocznie. To są wpływy, które jakby są stałe, ponieważ te punkty trochę wygasają, ale następnie się włączają. Mamy tu limit i ten limit punktów nie jest przekraczany sprzedaży. I on, mieścimy się w uchwale, która została podjęta też już dość dawno temu, ale dalej funkcjonuje. I w momencie, kiedy uzyskujemy dofinansowania zewnętrzne na te działania, które my już prowadzimy, to jakby uzyskujemy więcej pieniędzy dodatkowych i wobec tego ta pula troszeczkę nam ostatnimi latami wzrastała. I w zeszłym roku wydaliśmy 300 tysięcy na profilaktykę, chociaż wpływów bezpośrednich ze sprzedaży zezwoleń mieliśmy na kwotę 249 z kawałkiem. W przyszłym roku planowana kwota to jest 290 tysięcy i według szacunków, ponieważ jeszcze nie mamy dokładnych danych z księgowości, około 30 tysięcy będzie, 30 tysięcy będzie przechodzących z roku poprzedniego, czyli tych, które nie zostały wykorzystane w roku 2014. Tak by to wyglądał program. Nie wiem, czy Państwo mają jeszcze jakieś pytania. Ja mam pytanie. Ile bardzo osób jest objętych tą terapią? Terapią? Mhm. Czyli tą, która korzysta z punktu konsultacyjnego. Tak. W programie profilaktyki na wstępie jest, w każdym programie co roku, jest aktualizowana wartość. W tym roku jeszcze tego nie zrobiłam, ale podam Państwu z zeszłego roku. W punkcie konsultacyjnym odnotowano 347 interwencji i porad. 128 korzystało z pomocy psychologa. W tym wyjazdowych interwencji psychologa, interwencji kryzysowych było 63. Młodzieży w wieku 12-14 udzielono, a nie mam ilości tutaj. 17-osobowa jest grupa motywująca do podjęcia leczenia. Nie, kobiet. Bo grupa motywująca jest większa, ona się zmienia, ponieważ te osoby już pracują, to już są osoby aktywne zawodowo. Często aktywne, wracające już do pracy zawodowej i oni się po prostu wymieniają w jednym tygodniu, raz ich jest więcej, raz mniej, ale to jest około 25 do 30 osób w tej chwili. No i to też tak bywa, że ta grupa nie jest przymusowa. Jakby chciała się Pani pochwalić, ile osób zostało, że tak powiem, wyprostowanych? Bardzo ciężko powiedzieć, ponieważ jest to choroba, która jest chorobą dobrodołu. Nieuleczalną. Przewlekłą.
jest to choroba nieuleczalna. Jest to choroba, która jest chorobą do końca życia. Wobec czego bywają sytuacje takie, że te osoby no niestety nie wytrzymują i wracają jakby na ścieżkę picia, czyli tej sytuacji, gdzie właściwie nie można czego widzieć, że do końca. Ale można powiedzieć, że tych trwających to jest w granicach tych 350 osób. Trwających, my mamy zarejestrowanych w tej chwili 360 osób, ale to nie są osoby, które my możemy powiedzieć, że w danym momencie są chore, bo tam są też osoby, bo rejestr nie wycina, bo jest prowadzony tylko w formie kartoteki, bo są to dane szczególnie wrażliwe i nie były prowadzone w formie elektronicznej do tej pory, wobec czego nie wycinamy z tego rejestru osób, które na przykład zmarły. Także to nie jest ta kwota, ta wartość. To na pewno jest mniejsza wartość, a poza tym nie mamy możliwości monitorowania tych osób, bo my możemy tylko i wyłącznie interweniować wtedy, kiedy dostaniemy pisemną informację o tym, że coś się dzieje i wzywamy te osoby i one mogą przyjść, a nie muszą, bo to jest ich dobra wola. Wolą zmuszenia jest, możliwością zmuszenia jest tylko proces sądowy, gdzie sąd nakazuje wtedy, a my nie możemy takich czynności. Takie pytanie, z czego wynika ten brak wycinania tych osób, które zmarły? No właśnie opowiadam o tym, że musiałabym likwidować, znaczy ja nadaję następne numery, także mówię kolejny, w tej chwili kolejny numer. Nie mogę wrócić do tych samych numerów. Nie ma procedury, która mówiłaby o niszczeniu aktu. Ja te akta przechowuję. Nie wiem, jak długo. No dobrze, ale jeżeli Pani podaje jakieś kwoty, powiedzmy ilości, przepraszam, ilości osób, które są uzależnione, czy Pani uwzględnia też... Ja podaję te ilości, które korzystają z punktu konsultacyjnego. A tu mówię o rejestrze. Czy rejestr ma 360 osób, natomiast korzystających z pomocy jest... 347. Tak, i to też nie są wszystkie osoby uzależnione, bo my mówimy o osobach współuzależnionych. Pan Tomasz chyba też pytał w takim kontekście osiągnięć, które Pani się może pochwalić, a teraz ja może uściszę troszeczkę to zagadnienie, że na przykład wśród młodych ludzi albo wśród starszych są jakieś takie tendencje, gdzie problem narasta lub są takie tendencje, w których problem jakby się automatycznie łagodzi. Do tej pory, ponieważ robiliśmy badania monitoringowe i nie jest to oparte na podstawie tylko obserwacji naszych, ale również na podstawie badań, które są robione przez firmy zewnętrzne i one są robione przez tą samą firmę z tymi samymi metodami, więc można je porównać. Wychodziło na to, że u nas w naszej okolicy są rejony bardzo mocno zagrożone, a wręcz gdzie jest alkoholizm na bardzo dużym stopniu, bo wychodziło 80% zużycie alkoholu w stosunku do całej ludności. I to były takie okręgi jak Strzegomiany, Sobótka Górka i Zachodnia. I Mirosławice, Mirosławiczki, tamten rejon, to było stare chyba zagłębie po PGR-owskim. Problem narkotykowy był jakieś 10 lat temu. W tej chwili on w badaniach monitorowych jest bardzo niewielki. Ale to w badaniach taki wychodzi, natomiast nie ma tutaj dyrektora Jarosza, ale mieliśmy przypadki ostatnio z dopalaczami, ponieważ badań na dopalacze nie ma. Te wszystkie badania monitorunkowe obejmują te stare narkotyki. Nikt nie wie, jak badać jeszcze dokładnie ten problem z dopalaczami i my go znamy z autopsji, znaczy wiemy, że jest. Mamy problem, wiemy o tym, ja już zareagowałam, już robiliśmy akcję tutaj, ale nie umiem go określić jakościowo, ilościowo. Jakby nie w badaniach narkotykowych on nie wychodził, ale jest, na pewno jest. Poza tym no, kwitnie coś, co też do tej pory w badaniach nie wychodzi. Jest to sprzedaż internetowa. I my o tym się uczymy na szkoleniach, o tym wiemy, ale bardzo trudno zdiagnozować to na terenie gminy, że nie mogę Państwu jakąkolwiek wartości liczbowe podać. A jeszcze mam takie zapytanie, bo jestem powiedzmy tym zainteresowana. Czy jest taka możliwość, że szkoły mogą otrzymać jednak pieniądze na profilaktykę pierwszorzędową, czyli mówimy o tej profilaktyce, gdzie
Będziemy zapobiegać, żeby w ogóle miały dzieci kontakt z używkami i tak dalej. Ale proszę mi powiedzieć, bo z tego co wiem, bo ja już w tej chwili nie prowadzę zajęć profilaktycznych, ale godzina zajęć profilaktyki wychodziła dla nauczyciela 9 zł. I z tego co wiem, coraz mniej... Netto. Tak, netto. Coraz mniej nauczycieli chce prowadzić te zajęcia, dlatego że... Nie opłaca mi się. Nie opłaca się. Ekonomicznie. Ekonomicznie, a prawda jest też taka, że muszą to być zajęcia bardzo atrakcyjne, żeby dziecko zechciało na te zajęcia przyjść. Na przykład zajęcia artystyczne, one muszą być z ogromną oprawą atrakcyjnych, na przykład pomocy do tych zajęć. I w momencie, kiedy nauczyciel dostanie za mało pieniędzy na zakup tych różnych środków, to one są nijakie. I wtedy dzieci na te zajęcia zapiszą się i momentalnie rezygnują. Na przykład myślę, że profilaktyka pierwszorzędowa, na pewno zaraz podniesie się głos, że szkoły mają na to pieniądze. Nieprawda. Ogromnym problemem w szkołach jest logopedia. Czyli jest to problem, który eliminuje wiele dzieci z późniejszych przyjaźni, zapraszań i tak dalej, bo dzieci mają tak potworne wady wymowy, że nie jesteśmy w stanie na tych zajęciach, które szkoły mogą zapewnić, wyeliminować. Rodzice nie mogą za nie w szkołach płacić. Więc mam na przykład u nas w szkole taką dziewczynę, która pod pretekstem zajęć profilaktycznych potrafi, bo jest świetnym logopedą, potrafi tak zrobić, że te zajęcia nie będą stricte logopedyczne, a będą. I to jest takie pieniądze słowo, bardzo byśmy chcieli. Pani używa, czyli pod pretekstem, ponieważ profilaktyki nie mogę zapłacić za zajęcia logopedyczne. Ja wiem właśnie. I jest wiele zastrzeżeń odnośnie tego, no bo na to pieniądze się powinno znaleźć w leczeniu, bo to jest chyba zdrowie, no, tak? Jeżeli jest to kliniczne. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Tak. Albo zajęcia kompensacyjne. Dwie godziny, albo specjalne. A dzieci 11 do ćwiczeń. Więc my się mamy zajmować problemem stricte. No ja wiem. I dlatego te wszystkie, to są tak zwane uniki, tak? Czyli to jest to taka pomoc, no nie będę już opowiadać Państwu, ale pewnie Państwo sobie to wyobrażają. Natomiast dlaczego taka kwota? Dlatego taka kwota, że tak jak Państwo widzieli, zadań jest mnóstwo i w momencie, kiedy te pieniądze są stałe, one nam nie narastają, no to ja po prostu no dzielę tak, jak i Państwo budżet dzielicie na określone zadania i taka jest ilość pieniędzy. Robię to tak, że największym problemem są też te dzieci, które zostają po zajęciach, nie w szkole, bo one odjeżdżają, bo mamy dwie duże szkoły, szkołę numer jeden, szkołę gimnazjum. Z Sobótki dzieci zostają w Sobótce, ale reszta dzieci wyjeżdża z powrotem i młodzież wyjeżdża z powrotem do siebie, do domu, zostaje na wsi. Większość z nich nie korzysta z zajęć pozalekcyjnych, które są prowadzone czy w Sioksirze, czy też przy szkołach te wszystkie zajęcia typu judo, karate, za które tutaj też płacę, dajemy pieniądze na te zajęcia, czy na badmintona, czy na piłkę nożną, czy na tenisa stołowego. Po prostu te dzieci zostają tam i w momencie, kiedy ja chcę wzmocnić tą chęć przychodzenia dzieci do świetlic, bo tam naprawdę nie ma nic. W świetlicach, to jeszcze w szkołach, to są przynajmniej wyposażenie takie, że jest no, na czym usiąść, coś tam zrobić, a w tej świetlicy no, trzeba zapewnić dzieciom herbatę, kawę, przepraszam, herbatę, jakąś przekąskę, bo często dzieci nie mają co jeść. Trzeba im zapewnić, gdzie usiąść, coś tam, żeby narysowały i żeby na ciepło. Tym rysowaniu, żeby było ciepło i na tym rysowaniu się kończy. Bo w momencie, kiedy kwota na środki rzeczowe w zeszłym roku była 3000 zł, a mam, proszę Państwa, świetlic, żeby nie skłamać, ale chyba 9, no to łatwo policzyć, jak ja jeszcze kupię słodycze, na przykład na zabawę, że te kwoty są tak niewielkie, że tam z tych środków rzeczowych to naprawdę niewiele można dodać. I kwota dla nauczycieli za jedną godzinę pracy z dziećmi wynosi 18 zł brutto w szkole. Natomiast to już z poprzednią radą też omawiałam, że jednak na te zajęcia
bo to często nauczyciele dojeżdżają na zajęcia do świetlic. Kwota wynosi 25 zł brutto w świetlicach. No i tam muszą dojechać, tam muszą posprzątać. Tam mają dzieci od maleńkich do... To jest trudniejsza praca, bo to jest więcej osób. A poza tym muszą być bardziej kreatywni, bo mają naprawdę mniej i muszą się zająć i sportem, i jeszcze nie mają zapewnione jednej rzeczy. Bo w szkole, i to też jest widoczne, jak rozmawiam z paniami, w szkole w momencie, kiedy się kończą zajęcia, dzieci traktują zajęcia pozalekcyjne jako dodatkowe zajęcia szkolne. Oni to traktują jako przymus. Następne zajęcia idą, zostają i tak zostają. Natomiast w momencie, kiedy przychodzą na świetlicę, to oni już nie przychodzą do szkoły. Nawet jak tam jest pedagog ze szkoły, to traktują go nie jako nauczyciela, tylko jako ciocię, opiekuna, wujka, kogoś kto, albo trenera, kogoś kto jest im osobą, która nie będzie ich potem oceniać w szkole. Nie będzie się to przekładać na szkołę dzieci, no to widzę, że te zajęcia szkolne, znaczy ja wolałabym, żeby te zajęcia, które są w szkole, były prowadzone w świetlicach. Żeby przerzucić to wszystko, ale świetlic nie ma. Oprócz tych, większość, ponieważ wszystkie po to, żeby uniknąć sytuacji takiej, że dochodzi do wypadku, bo tak może być, na świetlicy i mamy potem zarzut, że ktoś niekompetentny zajmował się dziećmi, to wszystkie osoby, które są zatrudnione na umowach zlecenia do pracy w świetlicach, mają uprawnienia do tego pedagogiczne albo są trenerami, instruktorami sportu, czyli też mają te uprawnienia do pracy z dziećmi. Więc wszystkie osoby są, w większości to są pedagogowie. A czy one są przypisane do poszczególnych świetlic, powiedzmy, czy to są już takie uniwersalne osoby, które są i tu? Ja mam zawsze problem, żeby znaleźć takie osoby, które chciałyby pracować za te 25 zł z dojazdem, z dziećmi. Nie mogłyby na przykład podnieść stawkę i w tym momencie jakby obciążać. Ale jak podniosę stawkę, to mi gdzie indziej zabraknie. Gdzieś muszę zmienić. Nie, ale wtedy można ograniczyć ilość, a dać więcej, tak? I wtedy taki nauczyciel może przyjechać z jednej świetlicy od drugiej, będzie lepiej przygotowany, będzie miał lepszy sprzęt ewentualnie do dyspozycji. Tak, tylko w tym momencie ograniczam zasięg działania i potrzeby tam, gdzie one są. Jeśli my doskonale wiemy, że problem jest z Strzegomiana, w Strzegomanach mam pustą świetlicę nieobsadzoną, czy prosi o to, żeby ten program, który tam jest, bo on wychodzi w monitoringu, żeby tam była osoba prowadziła zajęcia. Jeśli nie ma. Nie ma świetlicy, bo nie ma osoby, która by chciała, nie ma warunków do tej pory, bo no w tej chwili już będą, bo tam chyba trwa remont świetlicy i może już jest na wykończeniu i może, ale to jest... Mówię, że środowisko jest takie, które mogłoby dużo zrobić, na przykład tak, w innej dziedzinie, tak. Na przykład artystycznej, gdyby tam wesprzeć ich naprawdę odpowiednimi pieniędzmi. Być może by trzeba było selekcjonować takie osoby, które będą za godzinę pieniądze jeździć od świetlicy do świetlicy w ramach jakiegoś takiego składu tygodniowego, naprawdę przygotowane, bo niejednokrotnie być może to jest tak, że przyjeżdża sobie nauczyciel, który nie jest tak naprawdę, albo robi, bo musi, Nie musi. Znaczy, on się sam zgłasza z programem. Okej, dobrze, ale robi to, pani sama mówi, że stosunkowo niewielkie pieniądze, tak. A gdyby dać mu lepsze, to on wtedy być może włoży dużo więcej serca i być może dużo większe umiejętności. Wtedy nawet on zachęci być może te dzieci z tych trudnych rodzin patologicznych, które są w Strzegomianie gdzieś tam jeszcze, do tego, żeby chętnie uczęszczały z tego. Tak, pewnie, dlatego mówię, ja też te dodatkowe środki, dlatego to spotkanie z państwem, ponieważ chciałabym tą część pieniędzy dawanych do tej pory na szkołę przerzucić właśnie na te zajęcia zewnętrzne, na te zewnętrzne zajęcia dla wszystkich dzieci, bo takie też prowadzimy. Od 2 lat robimy basen, wyjeżdżamy na basen, naukę pływania, to nie jest rekreacja. Tam dzieci uczą się pływać, wyjeżdżają z instruktorami 2 razy w tygodniu przez 9 tygodni i potem uzyskują, o ile dobrze sobie przypominam, panie dyrektorze, chyba w 40% kartę pływacką po pierwszym tym zdobyło dzieci. Chyba więcej nawet, prawda? Więc jest to taka dodatkowa korzyść, ale najważniejsza korzyść jest taka, że to dzieci integrują się ze sobą, bo to są dzieci ze wszystkich szkół, bo zabieram z każdej szkoły, oczywiście jakąś grupę dzieci,
One są wożone systematycznie z tymi samymi osobami. Te osoby dalej przekazują im to, tą swoją postawą, postawą sportowca. Ja nie piję, nie palę, nie używam, bo jestem sportowcem, przekazuję wam te wszystkie wartości. I to, ten program prowadzony już jest z profilaktyki trzeci rok. Dwa lata jest prowadzone tylko i wyłącznie pieniędzy z profilaktyki, a trzy lata temu mieliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. W tej chwili jest ono właściwie niemożliwe do uzyskania. Znaczy jak uzyskamy, to i tak kwota wydatków naszych będzie większa, bo tam obsługa jest bardzo droga tego programu. Ale to już przerabialiśmy w zeszłym roku i w zeszłym roku zapłaciliśmy 25 tysięcy za naukę pływania dla dzieci. To jest program prowadzony przez profilaktykę. Ile to grupa dzieci? 40 dzieci, bo tyle wchodzi w autobus. Potrzebowanie byłoby większe, gdyby autobus był większy. Jakbyśmy mieli pieniądze na dwa autobusy, no to też nie do końca, dlatego że na basenie nie jesteśmy w stanie, my musimy mieć 15 osób do jednego instruktora. Są bo dzieci inaczej... ze wszystkich miejscowości? Tak. Tak, tylko z tym, że no jak wydzielimy ilość osób w gimnazjum, w szkole podstawowej numer 1, bo są największe, to tam jest po 10 osób z tych szkół, a z tych mniejszych po 5, no bo tak razem jak poskładamy, to jest 40. Tak jakoś wychodziło, prawda? 12. Jest to wielka loteria. Tak, jest to loteria, bo na całą szkołę wybrać te osoby, a jeszcze często spotykamy się w sytuacji takiej, gdzie no to dzieci na przykład nie przychodzą, bo uważają, że to jest, rodzice chyba uważają, że jak jest za darmo, to można nie skorzystać. To nie jest za darmo, bo my płacimy, ale odbiór społeczny jest taki, że jest za darmo. Jak autobus zabiera dzieci skąd? Z Sobótki? Tak, z Sobótki, no bo to muszą dzieci dojechać. Jest opiekun na miejscu. Drugą taką ogólną, ubezpieczenie dzieci, tak. Tych dodatkowych rzeczy, transport, który dajemy w postaci gimbusa, bo to gmina dodatkowe pieniądze przecież na utrzymanie gimbusa, kierowcy tego pewnie nadgodziny ma. Ja już mówię tylko o opłaceniu instruktorów, opłaceniu basenu i ewentualnie na końcu dzieci dostają medale, podarunki za zdobycie jakichś tam sukcesów, żeby mi się chciało jeszcze korzystać z tego. Drugą taką ogólną jest też szkoła żeglarstwa, którą też prowadzimy, ale to już dla dzieci, które potrafią pływać i to głównie dzieci gimnazjalne, bo tam jest kwestia utrzymania tej łódki, siły. Jaka grupa z tego żeglarstwa korzysta? 20... Panie dyrektorze, czy może mi pan przypomnieć 25 osób żeglarstwa? Do tej pory 40 osób. 40 osób, czyli corocznie koło 20. Generalnie 40 osób, z tego 27 na dziś posiada patenty żeglarza. Tak, bo ponieważ tam się przepisy zmieniły i ten patent już nie jest tak, nie tak... Z tym, że tu będzie to więcej, bo oni teraz kończą, będą walczyć na wiosnę i to będzie kolejne 12 osób. Tak mniej więcej 20 osób rocznie, bo to tak mniej więcej się tak składa, bo niektórzy są uwarunkowania, ten patent nie może być poniżej 13 roku życia, niektórzy nie skończą jeszcze 13 lat, w okresie wiosennym poprawiają na jesień albo na wiosnę następnego roku. To chyba tyle, jeśli chodzi o te programy dodatkowe, ogólne. No jeszcze robię takie programy, które są na przykład programami sprawdzającymi możliwość zakupu alkoholu przez nieletnich. To są zewnętrzne firmy, które tu przyjeżdżają, robią taką prowokacyjną sprzedaż, czyli idzie osoba, która ma 18 lat, ale się ją specjalnie ubiera i dobiera taką osobę, która nie wygląda na 18 lat i ona próbuje kupić alkohol. I to jest zatrważające, bo na 20 punktów rok po roku, gdzie robiłam sprawdzające, tylko 5 punktów odmówiło sprzedaży alkoholu bez podania dokumentu poświadczającego, a reszta sprzedała. Mimo tego, że robiliśmy szkolenie dla tych sprzedawców, jakby efekt jest żaden, bo sprawdziłam go na prawie tych samych sklepach. Niestety jakby powieliło się. Tam, gdzie się nie sprzedawało, nie sprzedaje się dalej, ale gdzie się sprzedawało, sprzedaje się dalej. A konsekwencje? Niestety żadne.
Znaczy żadne dlatego, że w momencie, kiedy, żeby do tego ukarać, to trzeba rzeczywiście zastać na miejscu, czyli przyłapać sytuację taką, gdzie jest podawany, sprzedawany alkohol nieletniemu. Nie z prowokacji. My nie jesteśmy w stanie wysłać nikogo nieletniego po alkohol, bo to my łamiemy tak. prawo. Tak. Nie, ale ta osoba, która jest, no powiedzmy, tym takim klientem... Ale no to nic, ale, jest ale ona jest pełnoletnia. Jest. Bo ja nie mogę wysłać niepełnoletniej osoby, a ona jest pełnoletnia. Czyli nie doszło do złamania prawa. Tylko my pokazujemy tendencję, że ona taka jest i w momencie, kiedy takiej osobie się sprzedaje, to tak samo się sprzedaje osobie, która rzeczywiście nie jest pełnoletnia. No, a gdyby tak wykombinować, powiedzmy, powód, dla którego w następnym roku nie wydać zezwolenia? Nie ma takich powodów. Ponieważ Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniuje pozytywnie lub negatywnie na podstawie tylko dwóch rzeczy. Tego, czy punkt mieści się w limicie sprzedaży gminy, który uchwała mówi, i drugie, o warunkach sprzedaży, czyli taki, że jest to określona odległość od miejsca kultu religijnego i placówki oświatowej. Jeśli te punkty są spełnione, to nie ma takiej możliwości, żeby zabrać koncesję, chyba że udowodnimy łamanie prawa. A łamanie prawa to trzeba złapać na gorącym uczynku. Sprzedaż nieletniemu, doprowadzanie do burt i niereagowanie na nie, bo jeszcze to jest to, że ktoś się bije z boku pod wpływem alkoholu, a myśmy mu ten alkohol sprzedali. To nie znaczy, że będziemy karani, bo jak zadzwonimy sami na policję, to znaczy, że zareagowaliśmy, bo od tego jest interwencja policji. Pani Joanna, proszę, ja przepraszam, tak, ale... Tak, ja już, dlatego mówię, ja już skończyłam. Więc chciałabym usłyszeć od Pani, jakie są zamierzenia, jakie plany w 2015. 15. Powiedziała Pani, że będzie ograniczona ilość programów realizowanych przez szkoły. Albo przynajmniej, tak, żeby te kwoty, bo już powiem, jakie to są kwoty, mniej więcej na szkoły, do tej pory było około od 6 do 3, 3, 4, 6 tysięcy na szkołę. Jeśli... Łącznie z Zieloną Szkołą? Nie, Zielona Szkoła jest programem oddzielnym i ja z tego programu nie chciałabym rezygnować, ponieważ wiem, że przynosi bardzo dobre skutki, wyłapywane są problemy już przed ich wypłynięciem. Gimnazjum, tak? Bo to jest Zielona Szkoła przed w pierwszych dwóch tygodniach rozpoczęcia szkoły gimnazjalnej. Wszystkie dzieci z różnych szkół, które przychodzą do gimnazjum, jadą na Zieloną Szkołę. Znaczy nie można z kosztów zejść organizacji tej Zielonej Szkoły, na przykład organizować w pobliżu. Na Dolnym Śląsku. Panie dyrektorze, do tej pory robiliśmy to nad morzem. Tak, bo to są ogromne koszty. I mieliśmy w miarę tam jakieś dogadane już przez lata dość niskie ceny, ale i tak 30 tysięcy wydawaliśmy na Zieloną Szkołę. Na koszty. Rzeczywiście tutaj Pani Jasia słusznie zauważyła, że ten program istnieje już od 11 lat. Trzeba powiedzieć, ja wiem, że pieniądze są ważne, bardzo ważne, zwłaszcza jak ich nie ma, ale powiedzmy sobie szczerze, że dziecko, które przychodzi do nas z Okulic albo Raktowic, spotyka się z chłopcem i koleżanką z Sobótki i te dzieci po Zielonej Szkole po tym tygodniu przebywania nad morzem wracają tak zintegrowane, że później szkoła jest jakby czysta od zachowań takich stricte chuligańskich. Przynosi to naprawdę wymierny efekt. Ja nie neguję absolutnie efektów, tylko szukam, gdzie zaoszczędzić, żeby to znaczy, skoro jest tak źle, no to może pomyśleć należałoby o takiej konwencji oszczędnej. Mamy przepiękne tereny sudeckie, nieopodal. Ale trochę dla szkół podstawowych można byłoby też dać. Przynajmniej dla tych szóstoklasistów ewentualnie. Oczywiście. Tylko, że jak znowu damy na szkoły, to znowu wracamy do domu. Czy ja mogę? Tak, bardzo przepraszam. Wiem, że takie próby były robione, tylko powiem szczerze, nie widzę sensu wyjazdu szkół podstawowych klas szóstych na Zieloną Szkołę, które mają się integrować. Z kim się mają integrować? Ze sobą. Oni są już jedzie cała szkoła, proszę pana, tak. I ja dostałam w tamtym roku 300 zł, tak. Gdzie naprawdę myślę, że gdyby nasza szkoła dostała, chociaż jechało 50 dzieci.
Więc nie wiem, dlaczego my nie mamy prawa dostać na przykład 10 tysięcy. Przepraszam, 1000 złotych na taką zieloną szkołę. To znaczy. Stąd moje pytanie. A tam też realizujemy programy profilaktyczne. Tak, to tylko. Znaczy, pani teraz w tym momencie o zabraniu wszystkich szkół podstawowych w jedno miejsce, tak? Nie, nie. Uważam, że jeżeli my u siebie mamy też, bo też nasze dzieci mają problemy, jeżeli one od nas wychodzą już z problemami, powiedzmy, to wszystkiego się do końca nie załatwi. Tak, powiem tak. Wiek gimnazjalny, nie ja to wymyśliłem, jest wiekiem trudnym. Szósta też. Wiemy, nie szósta. Wiemy o tym bardzo dobrze, że na przełomie klasy pierwszej i drugiej eskalacja złych zachowań jest zdecydowanie większa jak dzieci, które mają 10 czy 11 lat. Ja wiem o tym. Dlatego też wydaje mi się, że program, który jest realizowany, program, a ja nie mówię, żeby im zabrać. Myśmy kiedyś dostawali te pieniądze, a teraz nie dostajemy. A przede wszystkim, żeby zintegrować jako monolit, który, proszę Państwa, to, że zrobicie Państwo w szóstej klasie zieloną szkołę na odejście, nie wiem, jaki byłby tego cel. To, że nie spełnia tych warunków profilaktycznych, o których mówimy. W jedno miejsce i przebywają sobie dzień czasu. Ja bym bardzo prosił, jeżeli Państwo wyrazicie zgodne z radnych, gdyby jest taka możliwość, przyjechać na zieloną szkołę i zobaczyć, jak te dzieciaki funkcjonują, jak one się poznają, co one tam robią. Ja tego nie kwestionuję, tylko... Ja też nie. Natomiast tu odnośnie pytania Pani Przewodniczącej odnośnie bliskości. Dlaczego tak daleko i... No to są, generuje koszty po prostu. To jest ośrodek, który nam oferuje praktycznie wszystko. Mamy dwie sale sportowe pełnowymiarowe do dyspozycji. Mamy basen kryty do dyspozycji dzieci. Mamy piękne sale wykładowe i proszę Państwa, na dzień dzisiejszy, nie chcę skłamać, to jest 46 zł osobodoba. To jest spanie, szwedzki stół z wyżywieniem takim, że dziecko ma nie potrzebuje możliwość normalnie. To jest lepsze wyżywienie jak w restauracji. Myślę, że takiego ośrodka w tej cenie nie znajdziemy tutaj, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeżeli znajdziemy taki ośrodek 80 km stąd, to wierzcie mi Państwo, codziennie będę miał 30 rodziców. No to będą. Nie, to... Ale nie wiem, czy cenę... To się mija z celem. Znaczy, trzeba by było znaleźć po prostu kwotę, znaczy znaleźć ośrodek, a to Pan dyrektor ma opracowane. Ja powiem, że myśmy szukali takich ośrodków tutaj. Ja dostaję propozycje już bezpośrednio takich, ale kwoty są dużo wyższe. Na jedno dziecko. I takie... 40 zł to jest za darmo. No to jest bardzo... Mówię, tak, tam jedzie 120 dzieci. No ale muszę o koszty przyjazdu. Jeszcze na koniec chciałem... Autobus, tak. Ja mówię o kosztach. Ale tutaj 80 km też autobus. No ale nie tyle, nie 400 km w jedną stronę. Nie ma chyba przeszkód, żeby przygotować taką... Tak, musimy, możemy spróbować przygotować... Jak Proszę Państwa, na pewno, wierzcie mi, po rozmowie z rodzicami, którzy przychodzą do mnie w pierwszy pas, rodzice będą w stanie zaangażować się finansowo dodatkowo, aby jednak utrzymać wyjazd do. No to może tak w tym kierunku pójść. Jestem przekonany o tym, tym bardziej, że no, mówię, jest to sens. Na przykład ja rozumiem Pani Przewodnicząca, że możemy w Karpaczu, w Szklarskiej Porębie znaleźć niepodobny na pewno ośrodek, ale w zbliżonym standardzie, troszeczkę droższy, ale mamy blisko. Co to znaczy, że jest daleko? Bo transport nas kosztuje wtedy w granicach... Nie, 7 tysięcy, czy 14, przepraszam, 14, 120, 14, tak, bo to są liczniki 4 klasy pierwsze. Dlatego też, no mówię, no, 4, 5, prosiłbym czy są 6 tutaj chyba radnych o to, żeby z tego nie rezygnować. Ja nie chcę rezygnować, tylko szukam pieniędzy dla tych świetlic środowiskowych. I zamierzone efekty. Ja już pani Joanna powiedziała, że świetlice środowiskowe są niedofinansowane. Więc ja nie chcę uszczuplać, nie chcę pomniejszać rangi szkoły wyjazdowej, zielonej szkoły, ale myślę, gdzie jeszcze poszukać pieniędzy, żeby wspomóc te świetlice środowiskowe. Ja rozumiem i ja tutaj ze swojej strony obiecuję, że mogę z rodzicami bardzo proszę, zobacz. Rozmawiać na temat ten, żeby wpłata ich była... Współudział w tym była... Proszę, przynajmniej tych, co mogą, bo tam na pewno będą tacy, którzy złotówki nie dadzą. Ale to jest opieka społeczna, jest nasz stypendiować. Jak zaczną wymyślać te swoje różne cuda to w życiu. Muszę to powiedzieć, chociaż nie. Proszę Państwa, jadąc na zielone szkoły, my uczymy wiele dzieci,
normalnie zachowywać się przy stole, co to znaczy? Operować nożem i widelcem. Czy my dzieci, kupując im szczoteczkę do zębów i pastę, bo te dzieci higiena. Nie wiedzą, nie co mają nawyków tam. Uczymy ich higieny wieczorem, że on musi wybrać swoje majtochy i skarpety i je powiesić, bo nie są tego nauczone. Na ten aspekt też należy popatrzeć, bo to jest bardzo ważne we współczesnym świecie, żeby ten uczeń się umiał zachować. Ja tego nie neguję, tylko proszę, jeśli jest możliwość, proszę rozważyć, czy nie moglibyśmy zejść z kosztów, albo żeby rodzice w większym stopniu partycypowali w kosztach. Mamy, szukajmy ja pieniędzy na te świetlice środowiskowe. Tam naprawdę. Powiem tylko tyle. W małej wsi podwrocławskiej, Ślęży, jest świetlica środowiskowa i tam przyjeżdża człowiek, który prowadzi rewelacyjne zajęcia. Jest droższy wkład i te dzieci przychodzą same, pilnują trenera, czy jest... Żeby był. My musimy mieć kij i marchewkę. Tak, no i o tą marchewkę proszę dla tych dzieci, które wcześniej powinny być objęte jakąś pomocą. Czy to ja jest prawda. Się wtrącić tę rozmowę? Przepraszam bardzo, Pani Przewodnicząca. Jakie koszty ewentualnie by nas interesowały, żeby ta praca w świetlicach wyglądała troszeczkę inaczej, lepiej? Bo my rozmawiamy o pieniądzach, ale naprawdę nie wiemy, o jakich pieniądzach rozmawiamy. W zeszłym roku na świetlice przeznaczyłam 10 świetlic było 53 tysiące złotych. Czyli 5 tysięcy na świetlic na rok. Żadne pieniądze. Ile brakuje, żeby te świetlice funkcjonowały inaczej? Myślę, że drugie tyle. To na pewno nie będzie za dużo. Jakie Pani wnioski są właśnie? I dlatego moim wnioskiem jest takim, żeby, ponieważ na szkoły, oprócz zielonej szkoły, bo ją wydzielam, ja ją robię z programu przemocy, przeciwdziałania przemocy, ja mówię o tym programie, tutaj dałam 28 tysięcy złotych, chociaż z 10 tysięcy jakbym zabrała ze szkół, a było 28, czy 8 na przykład, przeznaczyła na świetlicę, to już to 10 tysięcy jest więcej. To już nie jest mało, bo już można coś próbować. Poza tym, mam takie zajęcia sportowe, świetlic sportowych, jak tenis, badminton, kolarstwo, judo, piłka nożna, piłka nożna w Sioksirze. Jest jeszcze propozycja, bo zgłoszony został program na tenisa ziemnego. Ja tam wspomagam te zajęcia, to pewnie Pan Radny też potwierdzi, tak samo, czyli dofinansowuję osoby prowadzące, bo to są programy osób prowadzących, bo ja nie mogę dać pieniędzy na klub. Mogę, ale tylko w przetargowym, musielibyśmy uczestniczyć w konkursie. Natomiast może być to trener, który robi program i go zgłasza i tam oprócz tych dajemy pieniądze rzeczowe. I to jest tak, jeśli znajdą się pieniądze na rzeczówkę, na pomoc, bo tam też jest potrzebna ta rzeczówka, na opony, na lotki, na stół do tenisa, my to wszystko z czasem po kawałkach finansujemy, to jeśli stamtąd bym nie dała, a Państwo znaleźlibyście pieniądze, nie wiem gdzie. Czy na przykład Ośrodek Pomocy Społecznej może tutaj też współuczestniczyć w tego typu kosztach? Jest jakaś taka możliwość prawna? Nie wiem. Chyba raczej nie, dlatego że... Ile kosztuje Zielona Szkoła? 30 tysięcy. Nawet te dzieci są w trudnej sytuacji. Tam jest 120 do... Jak się zwracają rodzice o pomoc za Zieloną Szkołę, to tyle przepisów obwarowanych, że rodzice mają... Tak, 30 tysięcy. No 47 zł. Ze środka pomocy społecznej nie ma. Tam już są obwarowania paskudne. Beznadziejne. A pośrednio? No, to jest tyle. No, da jeszcze dla... A one nie mogą niczego dać, bo chodzi o na litery prawa. Tam są jakieś bilety? To nie jest bezduszność, jasne. To nie są jakieś potężne. To nie są potężne. To jest 30 tysięcy. Złotych, tam mówiliśmy o zielonych szkołach, że ewentualnie stamtąd moglibyśmy coś zaoszczędzić, ale tam będzie bardzo ciężko. Tak? Będzie ciężko, ponieważ już tu mówimy, że 30 tysięcy, bo ma 30 tysięcy. Dlatego mówię, ja też nie mogę zrezygnować z finansowania całkowicie szkół. Nie mogę zrezygnować z finansowania całkowicie zajęć sportowych pozalekcyjnych. Ale proszę,
Państwa, szukam co roku. Co roku piszemy programy do Ministerstwa Sportu, do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. I jeśli dostanę dofinansowanie, a piszę tych programów co najmniej 2-3 w roku, to te pieniądze troszkę mnie ratują, ale to nie są, to są pieniądze, które pozwalają mi kupić rzeczy do świetlic, które wcześniej nie kupowałam. Ale nie jest to rozwiązanie systemowe na stałe lata. To tylko w momencie, kiedy... Ja to tak teraz użyłem takiego sformułowania bardzo roboczego. To znaczy są, powiedzmy, tacy, takie osoby, nauczyciele, które zajmują się tego typu świetlicami, mają u siebie odpowiedni sprzęt. Mówię. Wożą? Nie. To jest niewykonalne. No... Raz fizycznie, no, ale to byłoby jakby, tak mi się wydaje, jeśli taka jest propozycja, to jest propozycja dla animatorów sportu, którzy przyjeżdżaliby. No to pewnie pan dyrektor może z... Nie wiem, jakieś kwestia rzutników, nie wiem, takich różnych rzeczy, to też mogę. Pod każdym względem, właśnie tych rzeczy. I chociażby animatora, który przyszedł. Żeby wszystkie świetlice na pozarzyć, to zróbmy ruchome świetlice, że przyjeżdża z czymś ciekawym, tak? I pokazuje. Przecież znaczy, proszę Państwa, ja mogę też kupić taką usługę, ale to jest, wszystko kosztuje, a wolałabym, żeby to było na miejscu, żeby ten nauczyciel był ten sam, żeby te dzieci traktowały go jako osobę powiernika. To jest nauczyciel, nie będzie osoba, to musi być nauczyciel. Ale to musi być ta sama osoba, bo ta osoba jest tam w środowisku, ona poznaje te dzieci. Przede wszystkim musimy się chcieć. Wszystkiego gmina nie załatwi. Nie. Tak, oczywiście. My robiliśmy programy zaopatrzenia świetlic w meble. Tak. I co się dzieje? Te meble stoją. Rdzewieją lodówki, meble tak zapakowane w folię, nikt z tego nie używa, nikt nie przychodzi, nikt tam... Naczynia stoją. Nikt tam się nie spotyka. Świetlice nieogrzane, niewykończone. To musi żyć. To są takie biedne, jak pani mówi. Nie, nie, są pod względem... Wioski trochę też same nie działają. Nie działają. Tak, nie, nie. To jest prawda. Na danej świetlicy wiejskiej. No to strzelam, to są jakieś tam... Ale my to nie skończymy do godziny 18. Panowie czekają. Brzydko mówiąc, w kącie, a innej czegoś brakuje. Albo dzieci się nie chcą bawić drugi, dzieci się nie chcą bawić, ponieważ nie są do tego dochęcone. A jeżeli się nie chcą bawić, to znaczy, że środek był nietrafiony. To są sobie szczerze nie tak. To nie adekwaty do biegu. To jest o to właśnie chodzi. Dlatego, żeby te zajęcia były atrakcyjne, trzeba by było je wzmocnić. A z drugiej strony prowadzić to, o czym mówi pani, że te zajęcia powinny być z rodzinami. Ta pomoc musi być wspólna. I to, co my chcemy zrobić, to ich zasęcić. My już próbowaliśmy takie zajęcia robić. Ja mam taką grupę samopomocową, gdzie jest najpierw samopomocowa. Najpierw kobiety przychodzą pod tym, że pójdziemy pobiegać kikami, a potem, a to może pewnie nie ma tutaj przewodniczącego rady, który może sam powiedzieć, jak to u niego było. Na początku chodzili, budowali, a w tej chwili to jest pięknie działająca świetlica, nawet pod tym względem właśnie pedagogicznym, profilaktycznym, gdzie wszyscy korzystają z tego. I rodzice w tym samym czasie, i dzieci, i jeżdżą razem, załatwiają, oni sami składają się, robią własne wyjazdy do Wrocławia, bo mają na transport. Ale tam jest zaangażowany lider, którym był sołtys, który podwignął. Wyciągam wniosek, że należy troszeczkę tych literów też trzeba zaaktywizować sołtysów i sprzęt działania. Co jeszcze pani? Ja już, ja cały czas tylko ten program będę przygotowywać i chciałabym go jak najszybciej uruchomić, bo muszę przygotować umowy dla tych realizatorów. Stąd to zaproszenie dzisiaj. Tak, stąd to zaproszenie dzisiaj. W ramach Komisji Budżetowej panią poproszę o to, żeby pani przygotowała dla pani swoje takie propozycje bardzo szczegółowe. Co zrobić ewentualnie? Ten program będzie przygotowany tak jak w poprzednich latach, gdzie na każde zadanie będzie dokładna kwota. Ja Państwu wtedy powiem, ile to wyszło za godzinę. Te sugestie, że ma być troszkę więcej, chcę wziąć pod uwagę. Jak mi tylko starczy, nie wiem, jak mi tam jak mu materiał staje, ale jak wystarczy, to postaram się zwiększyć tą kwotę, żebyśmy mogli... Kto panią wspomaga w wyborze programu, projektu? Komisja. My rozmawiamy na Komisji Przeciwdziałania Alkoholowi o potrzebach, jakich to jest tutaj, sobie wspieramy się. Poza tym też rekomendacje, mam wiele. Poza tym zawsze chciałam, i myślę, że to jest dobry kierunek, wydawać pieniądze na naszych realizatorów tutaj, a nie ściągać zewnętrzne firmy jednorazowe, które dostaną za teatrzyk
pieniądze się skończy jednorazowo, natomiast tutaj wspieramy te zielone, które zostają na miejscu. Nie, dlaczego pytam, bo tak myślałam, że czy nie byłoby zasadne w sytuacji dokonywania wyborów projektów do realizacji, czy nie należałoby zapraszać poszczególnych dyrektorów, żeby oni panią wspomogli w wyborze programów, mhm. Tak? Żeby to się nie odbywało bez nich. Tylko, żeby oni najlepiej znają szkołę, mhm. I uważam, że oni dokonają jakiegoś wyboru. Zrezygnują z czegoś, bo wiedzą, że coś. Czy ja się zawsze konsultuję, mówię o tym. Atrakcyjne, więc myślę, że tutaj no, chciałabym, żeby jeszcze i ta współpraca poszła w tym kierunku. Dobrze byłoby jednak się umówić, kiedy przed takie dokonania są związane z tymi świetlicami miejskimi. To malutko, zaczęliśmy. Nie, bo to co tyle ważna sprawa. To mamy w planie. Tam jest chyba w planie, są. To jest w marcu. To przed marcem musimy też pojechać, umówić się z artystami. Ale mówię przed marcem, bo w marcu mamy zapoznanie się z pracą świetlic. Ale będą wybory. O właśnie, będziemy na tych zebraniach. Już możemy rozmawiać. Tak. I mówię, w marcu mamy komisję poświęconą. Cały luty to są wybory. Jest działalność świetlic środowiskowych i do marca dobrze byłoby, żeby mieć pełną wiedzę. A do końca jeszcze nie, bo tam w marcu jeszcze mamy spotkania. Tak, tak, ale nie, ale mówię, tutaj mamy zaplanowane takie spotkanie i rozmowy na ten temat. Dziękuję bardzo. Ja przygotuję taki program, pewnie na następnej komisji przedstawię Państwu. Dziękuję bardzo serdecznie. Proszę Państwa, mała zmiana. Gości, których zapraszamy do relacji, do sprawozdań, zapraszamy. Tutaj będzie nam łatwiej utrzymać jej kontakt wzrokowy, więc bardzo proszę przedstawiciela Ślązakiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji o zapoznanie nas z ofertą zajęć kulturalno-sportowych. Nie wiem, czy pan dyrektor, czy pan wicedyrektor, to zapraszam bardzo. Jestem w obstawie swoich kierowników. To zapraszam, krzesełka są wolne. Zapraszam. O, to jeszcze drugie. Panie Michale, zapraszam. Panie Wojciechu, tam jeszcze jedno krzesło. Panie dyrektorze, proszę. Zapoznam się z ofertą zajęć. Proszę Państwa, przede mną plakat, bo w punkcie pierwszym mam Państwa poinformować o ofercie Sioksiru na nadchodzące ferie, które rozpoczynamy w województwie dolnośląskim od 19 stycznia, kończymy no, w sobotę 1 lutego. To jest plakat, który dzisiaj, w związku z tym, że odebraliśmy z drukarni, już rozwieźliśmy dzisiaj do szkół, a w piątek, już kiedy dopracowaliśmy program, pozwoliliśmy sobie również mailowo do dyrektorów szkół przesłać. Te dwa dokumenty są ze sobą, są takie same. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o program ferii, zresztą każdy z Was, jeżeli jakiekolwiek sugestie bądź pytania, oczywiście jesteśmy tutaj po to, żeby odpowiedzieć, ale może zacznę od tego, że ten model, który został zaprezentowany Państwu, biorąc pod uwagę również i szereg jakby uwarunkowań, przede wszystkim najważniejszym z nich jest chyba pogoda, prawda, że generalnie rzecz biorąc planowanie zajęć zimowych, no, dysponując takimi no, warunkami geograficznymi u nas, no, niestety spowodowało to, że po raz kolejny w zasadzie skupiamy się na zajęciach wyjazdowych, bo o tym mówię. Ale są atrakcyjne. No więc właśnie. To jest jakby ten model, który od kilku lat po również i konsultacjach ze szkołami, również po zainteresowaniu rodziców. Już dzisiaj mieliśmy, drodzy Państwo, no, kilku rodziców, którzy już zapisywali swoje pociechy na wyjazdy. I niewykluczone, że będzie tak, że na niektóre z tych wyjazdów trzeba będzie domawiać dodatkowy autobus. Pierwszy i drugi tydzień, Szanowni Państwo, można powiedzieć, że to jest takie lustrzane odbicie. Z uwagi na to, że chcielibyśmy, obejmując wyjazdy i na basen do Bielawy, i do nowo otwartego Afrykarium we Wrocławiu, czy do kina, objąć no,
wszystkie dzieci z naszej gminy, chętne dzieci z naszej gminy. Dlatego też pierwszy tydzień to jakby ta część tutaj, jeśli chodzi o wyjazdy, skupiona wokół szkół w Rogowie, w Rękowie, w Świątnikach. Tydzień drugi Sobótka Zachodnia niejako z podziałem na tą część wschodnią i zachodnią. Jeżeli chodzi o odpłatność, drodzy Państwo, ta odpłatność, która jest zawarta ze strony rodziców i w przypadku wyjazdu do Bielawy na basen, czy do Afrykarium, czy do kina, jest częścią. W zasadzie jest to pokrycie wejściówki do obiektu i to też nie w całości. Natomiast po stronie Sioksiru jest opłacenie w całości przejazdu w jedną i drugą stronę dla dziecka, ubezpieczenie, jak również i zapewnienie opieki ze strony opiekunów. Często jest tak, że jeżeli deklarują swój wyjazd rodzice, oczywiście tego nie zabraniamy, ale również w jakiś sposób dokonujemy przeszkolenia rodzica, jak należy się na takim wyjeździe zachować, ale często wynajmujemy również i używając tego może niezbyt trafnego słowa, osoby, które mogą z dziećmi, czyli innymi słowy z uprawnieniami pedagogicznymi, przebywać. Te ceny, drodzy Państwo, są wyszczególnione. Gdybyśmy porównali procentowo, jaki jest udział kieszeni rodzica do całości przedsięwzięcia, to kształtuje się, że 2/3 leży po stronie ośrodka, natomiast 1/3, może nawet niecała, leży po stronie rodziców. Oczywiście zdarzają się również, drodzy Państwo, wypadki też i takie, że dziecko bardzo chce, w zasadzie rodzice nie mają pieniędzy, też z tego znajdujemy jakieś tam wyjście, praktycznie rzecz biorąc, i tutaj raczej nie zamykamy drogi przed również i takimi sytuacjami, kiedy trzeba również i niejako wyjątkową procedurę zastosować. Ale to nie tylko wyjazdy, to również i zajęcia w tych naszych obiektach, które stanowią jakby nasze zaplecze. Ja jeśli mógłbym, ale to już w planach na 2015 rok, żeby nam myśl też nie uciekła, bardziej się skupić trochę na niepublicznej szkole w Rękowie. Tam jest dosyć ważny temat i Państwa opinia i Państwa stanowisko w tej sprawie jest dla nas, można powiedzieć, wiążące, bo sprawę trzeba będzie rozwiązać do czerwca. W każdym bądź razie również i w szkole podstawowej w Rękowie, niepublicznej szkole podstawowej w Rękowie, w Sobótce Zachodniej, czyli w siedzibie filii biblioteki, jak również i w siedzibie biblioteki w gimnazjum, będą prowadzone zajęcia zarówno i do południowe, i popołudniowe. Jeżeli chcecie Państwo rozszerzenia tej oferty, to służy tutaj informacją pan Michał Hajdukiewicz. Ja tylko powiem, że na przykład część z tych zajęć, one brzmi może troszeczkę tajemniczo, ale również i kiedy tutaj rozmawialiśmy nad dostateczną wersją jakby puszczenia tego już w przestrzeń publiczną, co to znaczy zapałowisko, a co to znaczy czoboten, prawda, a co to znaczy tutaj na przykład scrapbooking, a więc niech to da trochę do myślenia, ale również to niesie ze sobą swoistego rodzaju element edukacyjny, prawda, że jeżeli scrapbooking, to już powiedzmy, czy rodzic, czy dziecko będą wiedzieli, że tam, prawda, obrysowywanie fotografii, czy tworzenie jakiegoś takiego, nazwijmy to, designu, bo też i takowe zajęcia kreatywne są, obejmują ten temat. To zapałowisko, to pobawimy się trochę zapałkami, zszycia stworów, prawda, a więc tutaj zajęcia bardziej artystyczne, dotyczące gdzieś tam wyszywania i tak dalej. Są do tego uprawnione osoby, doświadczenia na przykład naukowe, chemiczne będzie prowadził pan Tomasz Ostrowski, pani Katarzyna Miltyńska i pozyskana świeżo do biblioteki pani Magdalena Delon zajmą się zajęciami kreatywnymi, zajmą się tymi zajęciami jakby niejako stałymi, czyli plastycznymi. Dodatkowo trzeba pamiętać, że biblioteka w Rymborze i filie nie zamykają stałych zajęć, które są, a więc w dni otwarcia biblioteki oczywiście darmowy dostęp do internetu, funkcjonowanie czytelni, wypożyczalni jak najbardziej dla wszystkich tutaj te godziny, które są jakby zawarte, nie kolidują również i z tymi zajęciami, czy z tą pracą biblioteki, która jest poza feriami również i pracą ciągłą. Natomiast jeżeli chodzi, drodzy Państwo, o zajęcia sportowe, to również i tutaj
tutaj bym poprosił pana Wojtka, jeżeli oczywiście taka potrzeba by zaistniała. Natomiast ja jeszcze powiem, że w okresie ferii również, i to już będę państwu referował przy punkcie następnym w planach na rok 2015, no, rozpoczęliśmy już jakby tą działalność odnośnie jakby przygotowania i poinformowania wszystkich o imprezie, że na przykład 23, czyli też w okresie ferii, prawda, pierwszy poetycki piątek pod Wieżycą, no i historia też i muzyki bardowskiej, muzyki country, bo przyjeżdża do Sobótki pan Tomasz Szwed, prawda. W każdym bądź razie, no tak wygląda ten program ferii, drodzy państwo, i no krótko, żeby też nie zajmować czasu, ale jeżeli ze strony państwa byłyby jakieś pytania w tej materii, to bardzo proszę. To istotne, żeby jak najszybciej do szkół, to już szkoły mają. Tak. Przyjmujemy zapisy. To jest jeszcze informacja, która już też znalazła się na stronach internetowych. Wysyłamy jeszcze newslettera. Zresztą państwo chyba otrzymujecie maile, bo nie wiem, jak jest z odbiorem, ale w każdym razie to idzie w eter. Także tutaj też jest to jakby uwzględnione. Tutaj tylko jeszcze warto zwrócić uwagę, że to są jakby warsztaty mniej więcej ustawione w takiej formie proporcjonalnej. Warsztaty stworzenia komiksu. Też z profesjonalnym rysownikiem, czy na przykład tutaj warsztaty biologiczne, jest to nauczyciel naszego gimnazjum, pan Tomasz Ostrowski. I tutaj jeszcze jest też takie wydarzenie, które zresztą miało później swoje jeszcze odzwierciedlenie jeszcze w szkole podstawowej w zeszłym roku i jeszcze w różnych innych miejscach, mianowicie Chemikalia. To jest też taka jakby autorska impreza, którą stworzyliśmy, która ma za zadanie jakby uzupełniać pewnego rodzaju kwestie programowe, nazwijmy to, czyli właśnie eksperymenty na żywo, jakieś tam dymy, wybuchy. To jest, tak, dokładnie, pobudzić wyobraźnię, kreatywność, to jest bardzo atrakcyjne. Zresztą z tym byliśmy nawet i w Środzie Śląskiej w zeszłym roku i można powiedzieć, że jest to taka trochę nasza eksportowa też inicjatywa. I no to właśnie chodzi z kotwerią. To były spotkania niezwykłe. Uczniowie mimo dzwonku nikt nie ruszył się, do końca trwali na miejscach. Byłam zachwycona studentami, którzy prowadzili. Tak, panie, to miejscowi zresztą. Panem Galackim i panią Prędecką. Tak. No i tego typu zajęcia, gdyby w ramach profilaktyki były prowadzone. Znalazły się w świetlicach. W świetlicach środowiskowych. To te zajęcia by przyprowadziły dzieci do tych świetlic. No, sam pan Michał. Jestem pani Michał. Gdyby miał nas zajęcia, to była rewelacja z tych zajęć. No, idea generalnie była taka, żeby też jakby bazując na osobach, które są tutaj stąd, tak, prawda? Żeby też jakoś tam w pewnym sensie promować, ale z drugiej strony właśnie wykorzystywać do pobudzania wyobraźni. No, także właściwa osoba na właściwym miejscu, panie Dziemu. Z pełnym szacunkiem do tych tak działań. Warto byłoby je pokazać większej grupie dzieci. Tak, bardzo. Myślę, drodzy państwo, że właśnie to, że dziękujemy za te ciepłe słowa, bo to faktycznie. Natomiast, no mówię, to też i gdzieś tam procentuje to po drodze, co wychodzi gdzieś tam również i to nasze wykształcenie, prawda? Bo gdzieś tam no, wcześniej sięgamy również i do tego, że no, zarówno i pan Michał, no i ja gdzieś no, również i mamy przygodę z prawem, prawda? Więc i akcja Niebieski Parasol, który w ramach ogólnej akcji radców prawnych jest no, taką inicjatywą skierowaną, że można uzyskać darmowe porady prawne, prawda? Raz w roku, coś takiego również. To znaczy, to już tak nawiązuje, prawda? Że gdzieś tam, no ktoś z nas gdzieś no miał przygodę z Politechniką, no to również i są te sprawy związane jakby z prezentacją rzeczy naukowych również i w bibliotece, a tym bardziej, że mówię, już tak sumując, szanowni państwo, wprawdzie już nie jesteśmy w programie rozwoju bibliotek, prawda, bo on rozpoczął się w roku 2009 i można powiedzieć, że w 2013 roku no, formuła jakby tego programu nie tyle się wyczerpała, ale został on niejako zakończony. Natomiast wszystko to, co zaowocowało, że Sobótka była biblioteką wiodącą dla trzech bibliotek w Środzie Śląskim, właśnie tutaj, o czym wspominał kierownik, w Laskowicach i Jelczu i w Długołęce, czyli niejako molochu bibliotecznym, jeżeli chodzi o powiat wrocławski, owocuje do dnia dzisiejszego. Ta współpraca, jeśli chodzi o, jak to nazywamy, biblioteki partnerskie, pozostaje do dzisiaj. Zresztą również i w programie na rok 2015 takie spotkania są również i przewidziane, jeśli chodzi o podtrzymywanie tych kontaktów, wymienianie się jakby swoistego rodzaju doświadczeniami. I to jest jakby ten skarb, który pozyskaliśmy właśnie poprzez inicjatywę Fundacji Polsko-Amerykańskiej, prawda? Także no mówię, te wszystkie inicjatywy, które po drodze się pojawiały, to właśnie również i zasługa tego, że w tym programie uczestniczyliśmy. Dziękuję bardzo. Jeżeli mogę, to ja tylko tak na marginesie muszę powiedzieć, że ja obserwuję bibliotekę od 35 lat, jak mieszkam w Sobótce. Z zawodu też jestem bibliotekarzem,
Ale proszę Państwa, tu należą się ogromne gratulacje panu Michałowi, bo biblioteka jeszcze nigdy nie była tak kreatywna i tak wielokierunkowa jak w tej chwili. Jest ja naprawdę jestem pełen zachwytu dla wszelkich inicjatyw w tej bibliotece się dziejących. To naprawdę ogromne brawa, pani Karek. Mole tam już nie mieszkają. Ja wypędził je pan wszystko. I pan dyrektor Fabisiak to takie filary kultury sobotczańskiej. Także dziękuję pięknie. Panie Michale, to poprosimy, żeby pan nas zapoznał z zarysami planu pracy na 2015. Tak. Czyli już przechodzimy do tej ogólnej oferty rocznej. Tak. Tak. No chcemy wiedzieć po prostu, jakie plany nas czeka zaakceptowanie planu gospodarczego. Stąd ta dzisiejsza prośba, żebyście Państwo nas zapoznali dokładnie, szczegółowo i przekonali do pewnych zadań. Znaczy, proszę Państwa, no należy przede wszystkim uwzględnić jedną kwestię, czyli że biblioteka jest częścią ośrodka kultury, bo mówię, są plusy i minusy w wielu miejscowościach, w wielu miastach, no biblioteki są samodzielnymi instytucjami kultury, natomiast tutaj jest to dział. W związku z tym ja postaram się przedłożyć to po prostu jako część ogólnej oferty ośrodka. No i teraz, jeśli chodzi powiedzmy o styczeń, no to tutaj wiadomo, że ferie, o których pan dyrektor wspomniał i powiedzmy te aktywności, które zostały zaproponowane z ramienia niejako naszego działu, czy powiedzmy są współtworzone jako dział kultura i biblioteka, to jest ten element. Trzeba też pamiętać, że styczeń i luty, no to jest taki też specyficzny okres dla bibliotek, zresztą nie tylko, ale to jest okres sprawozdawczości, biorąc pod uwagę wąską kadrę, którą mamy, no musimy to jakoś ogarnąć, tak, żeby nie zakłócić i typowej pracy, no bo musimy obsługiwać ludzi, ale z drugiej strony musimy jeszcze prowadzić działania, jeszcze do tego sprawozdawczość, która jest, no powiem szczerze, dosyć wyczerpująca. GUS, Biblioteka Wojewódzka, dużo innych instytucji, nieważne. Jeżeli by przejść do lutego, w zeszłym roku, to znaczy, i to jest w zasadzie też taki element, o którym chciałbym wspomnieć, że no staramy się jakby, aby każdy rok stanowił jakąś wartość dodaną, czy jakieś pewne elementy, które się pojawiają, żeby stanowiły wartość dodaną. W zeszłym roku udało się mniej więcej ustabilizować takie elementy jak stałe spotkania. No, kiedyś to się nazywało z ciekawymi ludźmi. One generalnie mają teraz dwoistą taką jakby naturę, czyli są to zwykle spotkania albo z podróżnikami, albo z osobami z kręgu literatury. Przy czym oczywiście nie zamykamy się na inne jakieś kierunki. To, co trzeba też podkreślić, że w Sobótce bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania właśnie podróżnicze. Jest spore grono i wydaje mi się, że właśnie w tym kierunku też warto niejako inwestować. Ludzie rzeczywiście lubią oglądać po prostu relacje z jakichś wystaw i między innymi dlatego też ten taki element znalazł się podczas ferii. Zresztą to jest kontynuacja czegoś, co było w grudniu. No i akurat na luty by przypadały tutaj takie dwa spotkania, już mamy akurat ustalone je osobowo, to już tutaj nie będę się rozmieniał na drobne. Taki element jeszcze, który może się pojawić przy jednym spotkaniu autorskim, to taka wystawa, którą być może będziemy współorganizowali z panem dyrektorem muzeum. Jeżeli iść dalej, mamy marzec. No i tutaj jest właśnie coś takiego jak fantastyczny weekend w bibliotece. To jest też taka impreza, którą chcemy, żeby zapoczątkowała jakiś taki stały element, czy żeby weszła w stały kanon imprez, no bo też trzeba pamiętać, że stałe imprezy przyciągają grono fanów, zwolenników. Jeżeli uda się ustabilizować na pewnym poziomie takie imprezy nasze sztandarowe, flagowe, nazwijmy to, to wtedy jest szansa, że z roku na rok ta, nazwijmy to, publiczność, dokładnie uczestnicy będą dokładnie zgłaszać się. Biorąc pod uwagę fakt, że tego typu inicjatywy też staramy się promować za rogatkami naszej gminy, istnieje też szansa, że jest to jakiś element taki wspomagający promocję i po prostu naganiający niejako ludzi tutaj. Z racji tego, że impreza o charakterze fantazy no, ma dosyć duże jakby odbiór społeczny, jest masa osób, która takimi rzeczami się zajmuje. Myślimy, że u nas też to wypali. Miałoby to postać powiedzmy dwu czy też trzydniową, gdzie po prostu będą różnego rodzaju wykłady, być może projekcje filmów też. Tutaj kwestia do rozwiązania właśnie z AX-em, zobaczymy jak te koszty nam wyjdą. Plus do tego jeszcze turniej komputerowy, który najprawdopodobniej będziemy organizowali z gimnazjum gminy. To już też taka inicjatywa, która gdzieś tam zakiełkowała dwa lata temu, ale być może akurat teraz będzie szansa na to. Kwiecień to z kolei taka też jakby nowa impreza. Zobaczymy, bo to są też pewnego rodzaju takie testy. Karaoke dla seniorów. W Żarowie na przykład ta impreza się sprawdza doskonale. Miał
miałoby to postać no po prostu śpiewania do podkładów muzycznych dla osób w wieku powiedzmy senioralnym, chociaż to jest oczywiście takie trochę uogólnienie. No ale to też po to właśnie, żeby pobudzić tą grupę społeczną. Tutaj warto też powiedzieć, że są różnego rodzaju programy, z których staramy się korzystać, tak jak na przykład w zeszłym roku z Fundacją Orange, spotkania z pasjami, gdzie no w pewnym sensie te takie nowe technologie jakoś powoli zaszczepiamy grupie naszych seniorów. Wieczór z Andersenem to jest też taka jakby inicjatywa ogólnopolska. Mamy nadzieję, że też tutaj w tym zauczestniczymy. W kwietniu jeszcze jest coś takiego jak Tydzień w Kryminale. Jest to takie wydarzenie, które jest wykreowane przez Bibliotekę Wojewódzką we Wrocławiu. No i biblioteka z racji tego, że ostatnio zaczęliśmy się tam dosyć mocno pokazywać, zaprosiła nas do tego, żeby też w Sobótce coś zaistniało. W związku z czym umówiliśmy się, że koniec tejże imprezy będzie miał miejsce właśnie w Sobótce. No i wtedy przewidujemy mniej więcej 2-3 dni na takie podsumowanie. Może to się wiązać też z tym, bo wiadomo, nie znamy jeszcze efektów, że być może część jakichś środowisk z Wrocławia zawita tutaj w Sobótce. W związku z czym to jest też dosyć taki ciekawy element. Zobaczymy, pierwszy raz będziemy się z tym próbowali zetknąć. Mamy nadzieję, że owocnie. W maju z kolei planujemy coś takiego jak Noc Muzeów. Noc Muzeów, inicjatywa znana. No i tutaj już z panem dyrektorem jesteśmy umówieni co do tego, że będzie miało to najprawdopodobniej postać wystawy wspomaganej przez być może jakiś wykład czy tego typu elementy. Także to też zaistnieje. Czerwiec to z kolei wystawa motocykli, która w zeszłym roku też miała swoją pierwszą odsłonę. I powiem szczerze, że odbiór był całkiem ciekawy. Impreza zrobiona naprawdę w zasadzie prawie żadnymi środkami, ale z dosyć interesującą oprawą. W tym roku chcielibyśmy, żeby to uległo pewnemu rozszerzeniu i już są szanse na to. Później lipiec, sierpień, tutaj zobaczymy. Oczywiście tutaj będzie akcja wakacyjna, w której biblioteka też uczestniczy, tylko że lipiec, sierpień, zobaczymy też, czy w tym roku nie będziemy mieli potrzeby zrobienia jakichś takich podsumowań, powiedzmy, wewnątrzbibliotecznych. Także być może tutaj ten grafik pracy będzie trochę inaczej rozłożony. Wrzesień, Narodowe Czytanie, pierwsza edycja w zeszłym roku, w której niektórzy z Państwa też uczestniczyli. W tym roku kontynuujemy tą inicjatywę. Drzwi otwarte porad prawnych, to jest to, co pan dyrektor mówił. Inicjatywa współorganizowana z Okręgową Izbą Radców Prawnych. Jak się okazuje, inicjatywa bardzo przydatna. Zresztą tak samo jak ten aspekt cały, który wokół jakby niej funkcjonuje. W ciągu bodajże chyba, nie wiem, 3 godzin łącznie dwóch radców prawnych, którzy zgodzili się te konsultacje bezpłatnie prowadzić. Około 20 osób skorzystało z bezpłatnej porady prawnej. Czy to w zakresie pism, cywilistyka, prawo administracyjne, takie dosyć kwestie, nawet i powiem szczerze, obszerne, tematyczne. Październik to weekend z kryminałem, ale taki nasz. To są okolice Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. Być może biorąc pod uwagę 2016, czyli Wrocław z stolicą, Europejską Stolicą Kultury, też być może będziemy tutaj się jakoś włączać. No i listopad, grudzień, no to tutaj już takie inicjatywy około, powiedzmy, świąteczne, dokładnie. No nie wiem, tutaj należy też jeszcze wziąć pod uwagę, że będą różnego rodzaju inne działalności. Trzeba też pamiętać, że biblioteka, czy generalnie biblioteka i filie są to w zasadzie na tą chwilę jedyne punkty bezpłatnego dostępu do internetu. Jest tutaj w rynku co prawda hotspot, ale sam nie wiem dokładnie, jak on na tą chwilę funkcjonuje. Czasami wiem, że były problemy, że ludzie się tutaj jakoś nie mogli logować. To jest też istotny element, nad którym warto by się było zastanowić, czy w ogóle oznakować nawet dla turystów, żeby oni wiedzieli, że tutaj jest taka strefa bezpłatnego internetu. No a w ramach tej takiej ogólnej działalności to i zajęcia plastyczne, zajęcia informatyczne z seniorami, które w tym roku spróbujemy przedsięwziąć. To są spotkania dyskusyjnego klubu książki, które działa przy bibliotece, spotkania z bibliotekami partnerskimi, wydarzenia promujące historię ogólną, regionalną. Zobaczymy też, bo jest koncepcja wprowadzenia takiego cyklu spotkań regionalnych poświęconych tutaj Sobótce. Drzwi otwarte studiów. Chcemy też zrobić taką inicjatywę, zobaczymy, jak ona chwyci, spotkań ze studentami,
z naszego terenu po to, żeby właśnie młodszym rocznikom sprzedawać wiedzę praktyczną, bo chcemy przede wszystkim mieć praktykę. Jak wygląda na przykład studiowanie na kierunku, nie wiem, mechanika, prawda, czy botanika i tak dalej. Być może właśnie taka dodatkowa aktywność zaistnieje gdzieś około, nie wiem, kwietnia, maja, jako takie uzupełnienie. Oprócz tego inicjatywy fotograficzne, zresztą rozpoczęte w zeszłym roku ze Strażą Pożarną na przykład, czy z dziewczętami z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, bo tam też staramy się pukać do drzwi. Konkursy literackie, które gdzieś tam na Facebooku się już zaczęły pojawiać. Praca nad wydaniem książki, bo tutaj też należy pamiętać, że w ramach biblioteki funkcjonuje to cyfrowe archiwum tradycji lokalnej. Część z Państwa już pewnie się zapoznała z zakresem działalności. Tutaj razem z muzeum i z Uniwersytetem Wrocławskim będziemy pracowali teraz nad książką, nad wspomnieniami byłego mieszkańca Sobótki. To jest też taka trochę rzecz bez precedensu, bo to był taki rdzenny mieszkaniec Sobótki, z którym notabene mamy kontakt mniej więcej raz na dwa tygodnie. No i generalnie kontynuacja właśnie tego wszystkiego, bo jest on, jak się okazuje, cennym źródłem wiedzy też o innych mieszkańcach Sobótki. To się doskonale wpisuje w konwencję CATL-u. Plan stworzenia też, taką mamy aspirację, zobaczymy, bo jest szansa, rodzi się, żeby zdobyć na to pewnego rodzaju środki. Tylko pytanie, czy my zdążymy napisać ten wniosek, bo wniosek jest do początku lutego. Czegoś w rodzaju kalendarium Sobótki, czy takiej wirtualnej jakby Wikipedii Sobótki. Dostajemy bardzo dużo głosów mailowo, czy też telefonicznie ludzi, którzy poszukują informacji o Sobótce. No i właśnie takim jednym z instrumentów jest cyfrowe archiwum tradycji lokalnej, żeby skupiać te wszystkie dane. Natomiast taka Wikipedia Sobótki, która by była na przykład współtworzona przez liceum, z którym zresztą też teraz zaczęliśmy współpracować, no mogłaby doprowadzić do tego, że ludzie samodzielnie wklepywaliby, że tak to nazwę, daty, czyli byłby to też jakiś taki element no, działania społecznego, prawda? Liceum zresztą jest bardzo otwarte na działalność, której poszukiwaliśmy, czyli działalność wolontarystyczną właśnie w zakresie pozyskiwania materiałów. No i teraz musimy iść ławą też, żeby te materiały pozyskiwać. Choćby z tego względu, że no, ludzie odchodzą. Sam miałem taki przykład, że na jesieni zeszłego roku przeprowadzałem wywiad i człowiek przed Wigilią zmarł. Także można powiedzieć, że był to ostatni wywiad w jego życiu. I generalnie to jest coś, co uzupełnia tą stałą ofertę na ten 2015 rok. Mamy nadzieję, że większość z tego się uda zrealizować. I się pan napracuje. A proszę, że te motocykle to z tą biblioteką to są jak skojarzone, bo nie wiem, czy coś mi umknęło. To znaczy, to jest taka jakby inicjatywa, która no, zaświtała nam w głowie w zeszłym roku właśnie pod kątem promocji pewnego rodzaju hobby, ciekawych hobby. Z racji tego, że tutaj akurat osoby, które współorganizowały tą wystawę, no, pochodzą z Sobótki, bo akurat na tą chwilę nie mieszkają w Sobótce, ale zawsze były mocno związane z Sobótką, no to stworzyliśmy takie warunki do tego, żeby to promować. Zresztą no, motocykle są taką dosyć ciekawą dziedziną, która no, w zasadzie każdy to lubi, prawda? Dopóki nie jadą. Dopóki nie jadą, oczywiście. Natomiast no, w tym roku chcielibyśmy, żeby to miało jakąś tam szerszą konwencję. To jest też zresztą taki trochę powrót do czegoś, co jeszcze pan dyrektor lat temu rozwijał tutaj a propos zlotów motocyklowych, prawda? 11 lat temu był ostatni zlot. Dokładnie, którym towarzyszyły koncerty i inne inicjatywy. Miejmy nadzieję, że właśnie w ten sposób się uda też jakoś no, rozbudzić, prawda, tego typu rzeczy. Także jeśli chodzi o dział biblioteka, tak by to wyglądało. Chat, bo to akurat mnie dotyczy, to muszę się przyznać. No tak. Bo to jest kolekcja rodzinna moja i moich synów. I sytuacja wygląda w ten sposób, że tu chodzi o zainteresowanie też ludzi, których jest coraz więcej w Polsce, pasjonatów właśnie starych samochodów, starych motocykli, renowacji i tak dalej. Dzięki temu oni zaczynają, że tak powiem, pewną grupę dosyć taką ciekawą. To nie są ludzie, którzy jeżdżą bardzo szybko, ale po prostu posiadają pewne okazy, którymi się zaczynają chwalić. No, zostaliśmy namówieni trochę, żeby to pokazać i skorzystaliśmy z okazji i pokazaliśmy to. Tak, no była jeszcze prezentowana bardzo bogata literatura. Dokładnie, no bo to nie tylko jak gdyby
wystawa archiwalna, notabene właśnie osób, które też tutaj z motoryzacją miały na terenie Słupki. Powiem w ten sposób, wśród mieszkańców wzbudziło to trochę zainteresowania, nie chcę nic mówić, ale wiele rekwizytów zostało doręczone nam po tej wystawie. Ludzie wyciągają gdzieś i chcą się tym, no, że tak powiem, też podzielić. No idzie fama po prostu, że jest jakaś inicjatywa i... Tyle. Z mojej strony. To mam jeszcze jedno pytanie takie króciutkie. Pan wspomniał, że szybko przebiegł to, co programy i tak dalej. Wspomniał Pan o programie dofinansowania, tak? Tak. Jakiś środek. Może Pan jeszcze raz przybliżyć o co chodzi? Tak bardzo krótko. To znaczy to akurat to, o czym wspomniałem, to jest tylko kwestia taka jakby bieżąca, dlatego że no, staramy się obserwować też różnego rodzaju no po prostu możliwości dofinansowania, prawda? Z racji tego, że... Tak, z racji tego, to co Pan Dyrektor powiedział, że biblioteka była w programie rozwoju bibliotek, ten program się skończył. Tylko, że jakby siła tego programu polega na tym, że po tym programie zostaje dużo takich jakby elementów na zasadzie dobrych praktyk. Funkcjonuje specjalna strona internetowa, która stanowi taki jakby generator bieżących informacji o jakichś konkursach, inicjatywach i tak dalej. Jest łatwiej się przebić, bo jakoś chociażby w programie mówić, prawda? Gdzie możemy na bieżąco obserwować to wszystko, no i wtedy tylko w zależności od tego, tak, czy mamy czas, czy tego czasu nie mamy, no możemy reagować. Na przykład teraz taką rzeczą, o którą się, przepraszam za określenie, chcemy pałować, bo też termin jest taki dosyć napięty, jest możliwość pozyskania tabletów do biblioteki. Jeżeli tutaj nie trzeba ani żadnego wkładu własnego, tylko no kwestia opisu sytuacji. Napisania programu. Jeżeli uda nam się to zrobić na tyle zręcznie, a mamy w sumie też w firmie osobę, która no dosyć dobrze włada piórem, no to krótko mówiąc, może się uda po prostu te tablety pozyskać, prawda? I wtedy może się okazać, że każda filia na przykład zyska po jednym tablecie. Oczywiście proszę to traktować tylko jako jakiś element potencjalny, ale to jest też dowód na to, no, że korzystamy z takich opcji. Też prawda? Dokładnie. Także w zeszłym roku konferencja też, która odbyła się w ramach CAT-u, też była dofinansowana w ramach pozyskanych środków. No i dzięki temu też mogliśmy na przykład gościć przedstawicieli różnych bibliotek powiatowych, czy też gminnych, Świdnica, Dzierżoniów. Nie wspominając o profesorze Konickim, z którym... Dokładnie, autorytety naukowe z uniwersytetu. Także no to jest na tej zasadzie, prawda? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ja bym może, jeżeli pozwolicie Państwo, jeszcze w kontekście tego, co powiedział Pan Michał, zanim może jeszcze tutaj o uzupełnienia. Tak, jeśli chodzi o jakby komplementarne działanie wszystkich trzech działów, proszę Państwa, no bo musimy tak działać. W Śnieżańskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji zatrudnionych jest 9 osób, prawda? Przepraszam, 10 z tego 9,5 etatów są rzeczy. I dlatego też w tych większych działaniach, o których za chwilę, a w roku 2015 no ich brakować nie będzie, z tego co naliczyłem, to jest chyba 8 czy 9 takich rzeczywiście dużych przedsięwzięć o charakterze i sportowym, i kulturalnym, gdzie generalnie rzecz biorąc musimy siły połączyć. I to jakby gwoli uzupełnienia, o czym mówił szef biblioteki, drodzy Państwo, to jeszcze wspomniane było tutaj kilka słów o działalności wydawniczej i wygenerowaniu jakby wydawnictwa poświęcone wspomnieniom pana Andersa. Natomiast no, przymierzamy się również i do wydawnictwa, które chcemy zrealizować z końcem lutego, a mianowicie wydawnictwa poświęconego, no, rzadko się zdarza, drodzy Państwo, takiego przeglądu, jaki my mamy w zasadzie od 40 lat, bo w roku 2015 pod Ślężą Śpiewanie będzie obchodziło swoją okrągłą rocznicę 40-lecia, prawda, istnienia. Generalnie rzecz biorąc, chcemy zrobić po tym wydawnictwie Nigdy nie zaginie ludowe śpiewanie, gdzie były prezentowane wiersze, prezentowane z kolei w ramach konkursów podczas kilku przeglądów. Chcemy zrobić bardziej wydawnictwo o charakterze albumowym i to również będzie zadanie, które no, pozwoliłem sobie zlecić panu Michałowi. W każdym bądź razie chcemy z tym wydawnictwem iść trochę w Polskę, a jeżeli już mówimy o 40-leciu istnienia, no to również, drodzy Państwo, okrągła rocznica
rocznica istnienia zespołu Rozmaryn, prawda? To okrągła rocznica istnienia zespołu, no dwa razy krótsza, no bo Sobuczańska Biesiada będzie obchodziła 10. swoją rocznicę. Także generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o folklor, praktycznie rzecz biorąc, impreza, którą szykujemy na 21 czerwca, czyli pod ślężą śpiewanie jako Dolnośląskie Święto Folkloru, chcielibyśmy, żeby odbiło się szerokim echem, przynajmniej na terenie makroregionu dolnośląskiego. Ale po kolei. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o ten program, który za chwilę jako swoistego rodzaju ofertę chcielibyśmy Państwu przedstawić, a co rozpoczął już Pan Michał, jest swoistego rodzaju, no nie powiem, że już gotowym materiałem, do którego chcemy już przyporządkować poszczególne kwoty. To zdajemy sobie z tego sprawę, że wiele rzeczy wymaga jakby przekazania Państwu, ażebyście Wy uznali, czy rzeczywiście z tego całego pakietu, który tutaj obejmuje i imprezy sportowe, i rekreacyjne, i kulturalne, i biblioteczne, praktycznie rzecz biorąc, zaakceptować to, co mamy do zaoferowania, czy ewentualnie coś uzupełnić, czy ewentualnie coś z tego programu zdjąć. Szanowni Państwo, czy wygodniej byłoby iść miesiącami, czy dobrze? Myślę, że te główne wydarzenia, o których Pan mówił. Już właśnie, te główne wydarzenia, na których chcemy się skupić, drodzy Państwo, bo z drugiej strony będą to wydarzenia, które no, budżetowo będą przedsięwzięciami no, najdroższymi w sumie rzeczy. Generalnie rzecz biorąc, zaczynając od stycznia, i tu już też jesteśmy już po rozmowach z Panem Zbigniewem Goldwasserem, czyli udział Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, co poczytujemy sobie również za wyróżnienie i zaszczyt, to 51. indywidualne Mistrzostwa Polski w badmintonie. Z tego, co już rozmawialiśmy z Panem Zbigniewem, generalnie rzecz biorąc, wszystko jest już przygotowane. Jeszcze czekamy do rozstrzygnięcia no, aplikowanego wniosku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego przez Stowarzyszenie Pana Zbyszka, czyli do 22. Natomiast część środków jakby na wybrane elementy z tego programu no, zostały zarezerwowane i wydaje nam się, że jesteśmy wręcz przekonani, że tak duża impreza o charakterze ogólnopolskim też wymaga jakby również i odpowiedniego zaangażowania się, czyli innymi słowy, wszystkie ręce na pokład. Drodzy Państwo, drugą taką imprezą, do której no, szykujemy się już jako ośrodek po raz ósmy, to półmaraton ślężański. Drodzy Państwo, kwoty, które obejmują jakby koszt całego przedsięwzięcia, mówimy tutaj o wszystkich pieniądzach, które przechodzą przez ośrodek, to kwota blisko 300 tysięcy złotych, prawda? Biorąc pod uwagę wpłaty, które zawodnicy uiszczają, jeśli chodzi o tak zwane czesne, prawda? Czyli to, co zawodnik płaci w zamian za to, tam otrzymuje pakiet startowy wpisowy, dokładnie tak. W każdym bądź razie to również i wkład finansowy sponsorów i tutaj dyrektor biegu, którym jest pan Wojciech Kasperski, no również i takie działania, z tego co wiem, są czynione. Natomiast wiadomo, że pewną kwotę pieniędzy z budżetu niejako instytucji, a co za tym idzie z budżetu gminy, trzeba również i na to przedsięwzięcie zabezpieczyć. Jesteśmy w kwietniu. Kwiecień to 12 kwietnia rozpoczęcie sezonu kolarskiego i tutaj wiemy, że to bardzo duża impreza, więc już ci kolarze, którzy przyjeżdżają do Sobótki, no w zasadzie wypada się w Sobótce pojawić na rozpoczęciu sezonu i tutaj również chociażby z uwagi na kolejne odsłonięcia w Alei Gwiazd, prawda, skupia to tutaj ogromną ilość również i mediów, dlatego też ta ilość 800-900 zawodników generalnie rzecz biorąc zarówno w wyścigach w poszczególnych kategoriach, biorąc pod uwagę no, nie jako zawodowców, ale również i wyścigu amatorów, przez nas również jest zabezpieczona i o tych kwotach już mogę, drodzy Państwo, powiedzieć, że tutaj te kwoty to 20 tysięcy na memoriał Ręgorowicza, czyli ślężański mnich, i 10 tysięcy na wyścig amatorów. Takie tutaj ustalenia z panem Przemkiem Bednarkiem zostały poczynione i wysokość tych kwot nie zmienia się w stosunku do roku 2014. W maju, drodzy Państwo, po raz trzeci, bardzo przepraszam, nie wyłączyłem,
W maju, 23 maja, mamy jeden z najstarszych biegów w Polsce, a w zasadzie najstarszy bieg górski w Polsce, bo 22 edycja biegu górskiego na Śląsku. Drodzy Państwo, tak jak w przypadku dużych imprez, tak i chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na to, że to również są i to po raz trzeci z rzędu Mistrzostwa Polski w biegu górskim na krótkim dystansie. To również jest impreza o charakterze ogólnopolskim, której wydźwięk, jeśli chodzi o odbiór w środowisku biegaczy, przede wszystkim tych biegaczy, którzy tutaj patrzą na członka klubu biegaczy, a więc myślę, że i pan Aleksander również to potwierdzi, że jest naprawdę duży. Samo to, że zaangażowana jest to jako twarz imprezy pani Izabela Zatorska po raz kolejny, prawda? To ta osoba, która chyba jako jedna z pierwszych również i odciskała swój ślad biegacza pod Sobotelem. Generalnie rzecz biorąc jest to impreza naprawdę bardzo ważna i byliśmy, drodzy Państwo, trzecim biegiem w Polsce, jeśli chodzi o rok 2014, biorąc pod uwagę statystykę. W biegu górskim no nie możemy się spodziewać takiej ilości zawodników, jak na przykład w przypadku półmaratonu, prawda, gdzie to już sięga blisko 4000. Natomiast biegi górskie no, rządzą się też swoimi prawami i liczba 300, 400, a już 500 to już jest w ogóle. Natomiast w roku 2014 mieliśmy na starcie i na mecie 498 zawodników. I rzeczywiście ten bieg biegiem łatwym nie jest i staje się coraz bardziej popularny. Zakładamy, że w roku 2015 będzie to 600, tak? Zakładamy tutaj przygotowanie się, czyli ilość medali, koszulek, pakietów startowych na 600 zawodników. To jest ta impreza kolejna, drodzy Państwo. Jesteśmy w czerwcu, czyli już wspomniana przeze mnie okrągła edycja 40 Dolnośląskiego Święta Folkloru pod Śmierzą Śpiewanie, to 21 czerwca, bo od 24 do 28 czerwca, drodzy Państwo, po raz trzeci również Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym i tutaj również mogę powiedzieć o zabezpieczonej kwocie na Mistrzostwa Polski ze strony Sioksiru. To jest kwota 100 tysięcy złotych. Pięciodniowe mistrzostwa, praktycznie rzecz biorąc we wszystkich kategoriach, dodatkowo chyba jeszcze wyścig amatorów. W każdym bądź razie no, z udziałem największych Kwiatkowskiego, Majki, te nazwiska. No więc właśnie oczywiście, no i również przymiarki do tego, ażeby w 2017 roku, a wiele od organizacji w tym roku zależy, czy Sobótcy zostaną powierzone Mistrzostwa Europy. Drodzy Państwo, lipiec, sierpień, te dwa miesiące wakacyjne, to dwie imprezy, ale w stosunku do jednej mam do Państwa no, pytanie, bo ono też będzie generowało w jakiś sposób koszta. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że podjęcie decyzji dzisiaj i wyboru miejsca będzie trudne, ale tak zaczynając od końca miesiąca, bo tak w zasadzie na 30 zaplanowaliśmy wstępnie, nie znając jeszcze jakby daty ustalonej przez Was, a mianowicie dożynki gminne. Gdzie ewentualnie widzielibyście Państwo organizację dożynek gminnych, bo to z kolei generuje również i część kosztów. Jeżeli byłoby to miejsce, gdzie nie byłoby Pani, nie byłoby mediów, no wiadomo, że trzeba przewidzieć większe pieniądze na agregaty prądotwórcze, na zabezpieczenie wody i tak dalej. Czy to będzie Sobótka, czy to będzie któraś z miejscowości naszej gminy, bo praktycznie rzecz biorąc do tego nie wiemy, a na razie wstępnie. Oczywiście. Żadna wieś nie ma zabezpieczenia. Najbardziej logiczne wyjście. Dziękuję. No i drodzy Państwo, 22 sierpnia, ta data jakby wcześniejsza. Nie chcę nazywać tego eksperymentem, ale jeszcze jak do planu rzeczowego, jeżeli Pani Przewodnicząca i Państwo pozwolicie, to jeszcze kilka słów jakby o przemycaniu pewnego rodzaju również informacji, czy swoistego rodzaju edukacji dotyczącej najnowszej historii Polski. I praktycznie rzecz biorąc to, co się zaczęło 25 kwietnia, no 25 wiemy co było, bo były wybory do Europarlamentu, dlatego trzeba było to zrobić dzień wcześniej, a mianowicie to, co zaistniało na ulicy Armii Krajowej 13, czyli kiedy odsłanialiśmy tutaj również dzięki zaangażowaniu i radnych i pana burmistrza, czyli ta czysto jakby z drugiej strony też inicjatywa prywatna ludzi, a mianowicie odsłonięcie kamienia pamięci rotmistrza Witolda Bileckiego, jednego z największych bohaterów już w tej chwili uznawanych przez cały świat, coraz więcej publikacji na jego temat, coraz więcej filmów, prawda, chociażby Ucieczka z piekła, czy ten ostatnio prezentowany w telewizji, film telewizji BBC,
W każdym bądź razie postanowiliśmy razem z dwoma stowarzyszeniami, to znaczy Stowarzyszeniem Odra Niemen i Stowarzyszeniem Traugut z Pruszcza Gdańskiego, namówić jeszcze kilka podmiotów i przede wszystkim sponsorów, żeby również zorganizować imprezę biegową, która w swoim założeniu przede wszystkim ma ten element kształtowania postaw patriotycznych z uwzględnieniem przede wszystkim, jakby nazywamy to imprezą towarzyszącą, ale jest to dla nas równie ważne jak bieg główny na 10 km, te biegi, które były organizowane dla dzieci i młodzieży. To znaczy począwszy od pół kilometra, poprzez kilometr, w zależności od wieku, skończywszy na półtora i dwóch kilometrach. Plus imprezy towarzyszące, wystawy, konkursy, koncerty. Drodzy Państwo, okazało się, że do biegu głównego musieliśmy wstrzymać listę. Tylu było chętnych i stanęło na bodajże 1500 którymś numerze, z tego dojechało, a udział w biegu był darmowy. Dojechało ponad 1100 zawodników, natomiast w tych biegach dla dzieci i młodzieży, pomimo tego, że były to wakacje, uczestniczyło około 200. Dodatkowo były jeszcze zawody Nordic Walking, dodatkowo był udział wojska i mistrzostwa garnizonowe. W każdym bądź razie impreza odbiła się naprawdę bardzo pozytywnym echem i chcielibyśmy tę imprezę kontynuować. Ja na razie nie mówię jeszcze o kosztach tego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę budżet. Drodzy Państwo, bo jeszcze czekamy jakby na odpowiedź głównego sponsora. Natomiast zależy nam na tym, bo rzeczywiście i oczekiwania, i telefony, kiedy zacznie działać strona, kiedy będą zapisy, prawda? Natomiast pojawiła się również swoistego rodzaju inicjatywa w tej materii, a mianowicie okazało się, że biegów niezłomnych, czyli biegów o tej nazwie w Polsce, są organizowane jeszcze dwa. A mianowicie są to Białe Błota w okolicach Bydgoszczy, to jest ogólnopolski bieg niezłomnych, no tam jest w granicach 100-kilkudziesięciu zawodników. I to jest miejscowość koło Rzeszowa, ale tam w zasadzie to są biegi na nartach, ale jak nie ma śniegu, to się biega i od paru lat się biega po prostu. Natomiast pomyśleliśmy tutaj u nas, czy nie warto zorganizować czegoś, co nazwaliśmy sobie Ligą Niezłomnych, a mianowicie, żeby zaangażować również i organizatorów tych biegów do tego, że wzajemnie będziemy się gdzieś tam wspierać, prawda? Chociażby, no nie mówimy na razie o tym, że ci zawodnicy, którzy wystartują we wszystkich biegach, no dostaną jakieś bonusy, prawda? Na razie jakby zaczynamy te nasze kontakty od tego, że ta Liga Niezłomnych ma przede wszystkim jakby skupiać organizatorów imprez, niekoniecznie biegowych, ale imprez, których misją przede wszystkim jest ten element, o którym wspomniałem, czyli ten element przybliżania najnowszej historii Polski, wielkich postaci itd. Tą imprezę planujemy, drodzy Państwo, jako drugą edycję na 22 sierpnia i to w zasadzie z tych większych przedsięwzięć byłoby tyle. Natomiast po drodze, warto by było jeszcze, jeżeli mogę, drodzy Państwo, wspomnieć, woli informacji. Wczoraj w Sobótce również i zagraliśmy po raz 23. Sobótka od samego początku z fundacją pana Owsiaka. Zebraliśmy, drodzy Państwo, około 6,5 tysiąca, chyba tam dokładnie 6400, co uważam i na tą pogodę, co tutaj mówić, trzeba powiedzieć prawdę. Słonące zainteresowanie, chyba sami sobie winni, ale uważam, że było bardzo dobrze, że kwota około 7 tysięcy złotych jest porównywalna. Były czasy, kiedy mieliśmy 80 i 60 wolontariuszy i zbieraliśmy 11-14 tysięcy, to jest rekord w ogóle z 2012 roku. Natomiast średnio jakby poziom zebranej kwoty został utrzymany i to również dziękuję wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Przede wszystkim dla uczniów gimnazjum, było ich 10, dla uczniów powiatowego zespołu szkół nr 3, było ich 4, no i pracownikom Sioksiu. Idźmy dalej. Wspomniałem Państwu o poetyckich piątkach pod Wieżycą i jakby z tego wynikających jeszcze dwóch przedsięwzięciach. A mianowicie podsumowaniem poetyckich piątków. Program jest już gotowy. Jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani, to w roku 2015 chcieliśmy już, i to się udało, umiędzynarodowić niejako również i poetyckie spotkania tam w schronisku. A mianowicie to, że pojawiają się również i zespoły z Czech. Żeby nie zdradzić, drodzy Państwo, ale próbujemy jeszcze rozmawiać z panem Nochawicą, ale no to już gwiazda, ale zespół Miriam też jest zespołem dobrym, także również i on u nas będzie. Szanowni Państwo,
wyraźnie muszę to zaakcentować. Poetyckie Piątki pod Wieżycą nie są inicjatywą tylko ośrodka. To, że pomysł pojawił się z naszej strony, to swoją drogą. Natomiast jeden koncert, szanowni państwo, kosztuje w zależności od tego, jakie jest garza wykonawcy. Jeżeli jest to solista, na przykład jak pan Tomek Szwed, no troszeczkę on kosztuje, te ceny wyglądają inaczej niż na przykład przyjeżdża pan Aldaron Czekalski ze swoim zespołem, prawda? Czy zespół z Czech, prawda, gdzie trzeba pokryć koszty przyjazdu. Średnio przedsięwzięcie kosztuje między 4 a 5 tysięcy złotych, z czego ośrodek pokrywa niecałą 1/4. Tutaj jakby współpraca z Domem Turysty pod Wieżycą od 2013 roku, od 1 marca, owocuje tym, że część kosztów, dosłownie jeśli chodzi o gotówkę, bo już tam noclegów czy jakiegoś posiłku nie liczymy, natomiast również i to, co jakby z kieszeni państwa leśnieńskich idzie, to jest to, co owocuje później tym, że te koszta ze strony ośrodka, i dlatego w to, drodzy państwo, weszliśmy, no warte są jakby no włożenia w to przedsięwzięcie. Bo ja mówię, no kto z państwa bywał, a parę osób widzę, że pojawiały się, no mówię, czy pan Szymon Zychowicz, czy zespół Pod Wiatr, prawda, czy pan, no, czy syn Tadeusza Woźniaka, mówię o panu Piotrze, prawda, więc same gwiazdy, Żarowski i tak dalej, zespół Cisza Jachta, no mógłbym wymieniać, bo było ich już około 30, to rzeczywiście same, no można powiedzieć, chociaż tego nie lubią gwiazdy. Postanowiliśmy reaktywować w roku ubiegłym, przepraszam, w roku 2013, postanowiliśmy reaktywować przedsięwzięcie, które niejako, nie chcę tego nazywać umarło, ale zostało przerwane śmiercią Jacka Kaczmarskiego w roku 2004. Mówię tutaj o przedsięwzięciu Wyśpiewam Siebie, prawda? Jacek był jednym z twórców, czy współorganizatorów tego przedsięwzięcia obok Wacka Juszczyszyna, mojej skromnej osoby, i pana Leszka Kopcia. No i uznaliśmy, że ten okres żałoby już jest wystarczająco długi, żeby wrócić jakby do organizacji tego święta, tym bardziej, że pojawił się odpowiedni klimat do takich spotkań również i tam w schronisku. Również i przy współudziale państwa leśnieńskich, bo oni również włożyli trochę grosza, mówię o roku 2013, i wtedy, kiedy się pojawił niejako stary skład jeszcze z tych wykonawców, którzy występowali podczas pierwszych sześciu, postanowiliśmy tę imprezę kontynuować i w roku 2014, drodzy państwo, bo to jest dosyć ważne, udało nam się ściągnąć, i tutaj akurat mówię o tym dlatego, bo tutaj osobiste zainteresowanie wiem, bo pan burmistrz mnie o tym informował, że dwa przedsięwzięcia, które udało się zorganizować, a to drugie pod nazwą Muzyczne Drogi, z uwagi na to, że pojawiła się możliwość częściowego sfinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Zainteresowanie również i nowego pana marszałka tym przedsięwzięciem było dosyć duże. Drodzy państwo, wierzcie mi, że 15 sierpnia ubiegłego roku na koncercie Piotra Bukartyka, na koncercie, to było w ramach Wyśpiewam Siebie, Roberta Kasprzyckiego i Leonarda Lutera, a dzień później Johna Portera i Anity Lipnickiej, to tylu ludzi w schronisku ja od powojenia nie widziałem. Naprawdę, jak żyję. W każdym bądź razie w tym roku pojawiła się możliwość, że na Muzycznych Drogach, czyli to będzie dokładnie, drodzy państwo, to będzie dokładnie 15, a 14 Wyśpiewam Siebie. Na Wyśpiewam Siebie bardzo chce do nas przyjechać pani Magda Umer. Natomiast 15 sierpnia, i to mówię, drodzy państwo, możecie mi trzymać za słowo, natomiast 15 sierpnia mamy już, no, w zasadzie podpisaną wstępną umowę z Aloszą Awdijewem i z Krzysztofem Dałkrzewiczem. Także tak wygląda sprawa organizacji tych. Nie rezygnujemy, broń Boże, drodzy państwo, z przedstawień teatralnych. To również i współpraca z Wrocławskim Teatrem Komedia. Przewidujemy również, że w kwietniu przedstawienie zorganizujemy. No i cóż, ze stałych elementów również i 15. rocznica przeglądu piosenki przedszkolnej. To również impreza ważna jakby jest tutaj dla naszych najmłodszych, bo od trzech lat, przepraszam, już dzieciaczki mogą na scenie się prezentować i chcielibyśmy, ażeby
żeby również i to święto było jakby tutaj zaakcentowane. Wspominałem wam, drodzy Państwo, że w zeszłym roku zostaliśmy posiadaczami sceny tego dmuchańca i tutaj również występowaliśmy do pani, panów sołtysów, że no w związku z tym, że to jest u nas na stanie, natomiast osoby, które są przeszkolone w rozkładaniu, w demontażu tego urządzenia, no, trzeba im zapłacić, trzeba zapłacić za transport. Ta kwota została ustalona na 1500 zł brutto. Zwracaliśmy się właśnie z apelem o to, żeby państwo sołtysi zgłosili swoje zapotrzebowanie, czy chcą coś robić u siebie w miejscowościach. I takich miejscowości jest 6. Czyli jest to, są to Okulice, Wojnarowice i tak dalej. Bardzo, ale tak. Dobrze, już. Jeszcze jedno ważne pytanie. Dobrze, to ja może teraz mogę przejść do tego, pani przewodnicząca, o czym chciałem powiedzieć. To jest takie dosyć ważne, bo wspominaliśmy tutaj, ja wracam jeszcze do wystąpienia pana Michała, a mianowicie filia biblioteki w Rękowie, drodzy Państwo. I to nas czeka z kolei za 2 lata z biblioteką w Sobótce. A mianowicie przybywa dzieci, przybywa oddziałów w szkołach. Jestem po rozmowie z panią prezes, ustalaliśmy również, że pani prezes stoi na stanowisku, żeby również i płacić miesięczną opłatę za korzystanie przez nas z pomieszczenia na bibliotekę. Ale również zostałem uprzedzony o tym, że od nowego roku, czyli od roku szkolnego 2015-2016 będzie dodatkowy oddział w niepublicznej szkole podstawowej w Rękowie i będzie potrzebne nowe pomieszczenie, znaczy dodatkowe pomieszczenie na ten oddział klasowy. Jedynym pomieszczeniem, w którym można ten oddział zorganizować, jest pomieszczenie 5 metrów kwadratowych, gdzie mieści się biblioteka. Pani prezes z panią dyrektor wiem, że w tej chwili albo już zakończyły, albo są jeszcze na etapie tworzenia u siebie biblioteki zgodnie z wymogiem ustawy, prawda? Że każda szkoła powinna posiadać u siebie bibliotekę bądź pedagogiczną, bądź szkolną. Natomiast no, generalnie rzecz biorąc pada pytanie z jednej strony, bo tak, no, filia naszej biblioteki nie będzie miała się gdzie podać, ale z drugiej strony pada pytanie, czy w przypadku posiadania już przez Ręków swojej biblioteki, prawda, jest zasadne, łącząc jakby te dwa wątki, funkcjonowanie oddziału biblioteki publicznej, tym bardziej, że już tam nie będzie miejsca. Ale jakie to opłaty, skoro to jest budynek gminny, dany w dzierżawie 203 zł, pani prezes wyliczyła. No ale ja nie rozumiem, tak? Media? Koszty utrzymania? Tak, tam to wszystko mam wyliczone, ile energii. Może powinniśmy poprosić pan dyrektor, czy panią prezes, żeby płaciła nam za wynajem budynku. Budynek po remancie był w bardzo dobrym stanie. Natomiast mówię, właśnie, rzeczywiście, bo drodzy Państwo, bo tak z jednej strony... Tym bardziej, że tam jest 30 dzieci w nauczaniu domowym, a 42 dzieci jest... Ja słyszałem o setce. To są dzieci jeszcze spoza gminy, więc bądźmy ostrożni, bo nasze szkoły wymagają wielkiej pomocy. Ja tylko, drodzy Państwo, bo tak, ja mówię, kiedy byliśmy w programie rozwoju bibliotek, to musieliśmy się wykazywać przynajmniej dwoma filiami, prawda? Natomiast w tej chwili, kiedy już nie ma, no tak, w zasadzie, kiedy tam nie będzie już miejsca, no szkoda by było bibliotekę zamknąć, prawda? Że z jednej strony mamy jakby dwa takie miejsca na terenie gminy, gdzie jest duże zapotrzebowanie na korzystanie z biblioteki, to jest Rogów i to są Będkowice na przykład. Może zostawmy ten temat, żebyśmy się to tak, jasne. Drodzy Państwo, jeszcze jest i z tym też jakby po opinię do Państwa, a mianowicie co pokazały ostatnie wakacje i już z takimi pytaniami również się zetknąłem, a mianowicie w przypadku organizacji akcji wakacyjnej również i przez SIOKSIR, zarówno i pani Elżbieta Głowacka, Aliza Głowacka, przepraszam, jak i pani prezes Stowarzyszenia Aktywnych zwracali się do nas, czy ewentualnie SIOKSIR nie wszedłby w współpracę finansową w przypadku organizacji półkolonii, które
są jakby no, domeną organizacji tych podmiotów. No, w przypadku pani Elizy Głowackiej ona ma uprawnienia i wiem, że taką akcję prowadziła. W każdym bądź razie no, tutaj jest kwestia wypełnienia jakiegoś tam wniosku jednego czy drugiego i trzeba po prostu znaleźć partnera, który również i zadeklarowałby swój wkład finansowy. Ja powiem szczerze, że w przypadku planowanych kosztów z budżetu na organizację akcji wakacyjnej my tego nie praktykowaliśmy, że nie wchodziliśmy, stąd jakby informacja dla państwa, nie wchodziliśmy w sprawy związane z półkoloniami. Owszem, kiedy mieliśmy obiekty typu Zalew, czy jak na stadionie, prawda, nigdy nie utrudnialiśmy komukolwiek i nie pobieraliśmy żadnych opłat, czy to robił półkolonie ksiądz Ryszard Staszak, czy to robił półkolonie ktokolwiek inny. Każda grupa dzieci, czy to wcześniej na Zalew, czy na stadion, czy na nasze obiekty miała wejście i taki był nasz udział, że no, rezerwowaliśmy miejsca jakby. Współpraca z Caritasem, którą mamy w przypadku organizacji wakacji, zarówno i w sobotę zachodniej, jak i tutaj z naszym parafialnym zespołem Caritas, owocuje tym, że rzeczywiście jest tam w granicach no, nawet 70-80 dzieci z Sobótki i drugie tyle z Sobótki Zachodniej, bo takie ilości ludzi widzieliśmy na podsumowaniu naszej akcji wakacyjnej z końcem sierpnia. W każdym razie no, tutaj dzielę się z tą informacją z Państwem, bo rzeczywiście no, spotykamy się z czymś nowym i czy ewentualnie Shoksir, nie spotkałem się z interpretacją prawną, że wejść w to nie możemy, prawda? Natomiast wiadomo, że trzeba byłoby pewną kwotę jakby na to zarezerwować. I już, pani dyrektor, jeszcze jest jedna rzecz, a mianowicie... Nie, przepraszam, ale ja w ogóle tego nie rozumiem. Gmina ma finansować półkolonie? No właśnie. Absolutnie. Co znaczy zarezerwować środki, bo tego to nie rozumiem. Chodzi tutaj o to, że pani prezes Stowarzyszenia Aktywni... Ale musicie wchodzić w to, czego chce, nie wiem, no właśnie. Stowarzyszenie. No, ja powiedziałem, że... To publiczne pieniądze. I raczej no, tego nie przewidywaliśmy, ale mówię, no z czym się spotykamy. Ja mam takie inne pytanie. Proszę mi tak bardzo króciutko odpowiedzieć. Stałe formy pracy z dziećmi. No, oczywiście, już. Stałe formy pracy z dziećmi. Jeżeli chodzi o zajęcia stałe, czyli program gospodarczy, jeżeli chodzi o stałe zajęcia ośrodka, które od poniedziałku do piątka w zasadzie i soboty, no, na naszych obiektach, pan Michał przedstawił już bibliotekę. Natomiast jeżeli chodzi, drodzy państwo, o zajęcia, które w naszych no niejako obiektach mamy, no, mamy co mamy, czyli mówimy tutaj o stadionie, mówimy tutaj o również i pomieszczeniach w gimnazjum, bo to oprócz hali, którą również i wynajmujemy dla naszych odlików i żaków, to są również i dwie sale na prowadzenie zajęć przez pana Wojciecha Magnuckiego, czyli nauki śpiewu, chóru a capriccio i tak dalej. Już mówię, w poniedziałek, drodzy państwo, dla dzieciaczków i tutaj padło już słowo animatorzy, prawda, sportu, czyli pan Cezary Rogalski i pan Stanisław Petryków prowadzą sekcje piłkarskie. Tak, sekcje piłkarskie. Tym bardziej, że nasi odlicy, jak wiecie państwo, no, osiągnięcia mają ogromne. Zajęcia, fitness to pani Iwona Stankiewicz na stadionie. Mówimy o poniedziałku. Koszykówka dla wszystkich. Młody pan Mateusz Soboń to okres. To są bezpłatne zajęcia. Oczywiście, że tak. Wtorek. Pani Eliza Głowacka, teatr muzyczny dla dzieci i balet dla dzieci. Nauka gry na gitarze pan Dominik Mas. Sekcja piłkarska młodzik i trampkarz pan Cezary Rogalski, pan Stanisław Petryków. Środa. Zajęcia plastyczne dla dzieci pani Katarzyna Miltyńska, to o tym wspominał już pan Michał. Zumba pani Marzena Maziak. Ślężańska Liga Siatkarska, to już trwa, drodzy państwo, co środa mecze w gimnazjum. Pan Sławomir Drozd. Chór kameralny pan Wojciech Magnucki. W czwartek powtarzamy zajęcia taneczne dla dzieci i balet dla dzieci, jak również i sekcję piłkarską przez naszych animatorów, pana Rogalskiego i pana Petrykowa. Dodatkowo jeszcze dochodzi rehabilitacja ruchoma, którą prowadzi pani Smyłka. Tak, i dodatkowo zajęcia w bibliotece. Próby chóru dla dzieci. Również chór dla dzieci w pomieszczeniu gimnazjum w sali numer 38 prowadzi pan Wojciech Magnucki. Próby zespołu Tajdany, bo drodzy państwo, zespół chór kameralny Capriccio i zespół pieśni i tańca górali czadeckich Tajdany, które nie są stowarzyszeniami, są pod mecenatem Shoksiru. I zajęcia piłkarskie Żaka i Orlika, również pan Cezary Petryków. I sobota dodatkowo jeszcze wchodzi.
czyli to również są zajęcia na Orliku, jeśli chodzi i o koszykówkę, i chodzi o, tak jest, czyli zajęcia dziecięcej sekcji koszykarskiej i siatkarskiej, to również nasi animatorzy, konkretnie pan Petrykow. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A jeszcze program gospodarczy. Panie, to program gospodarczy nie dzisiaj. Nie, nie. Panie dyrektorze, zwracam się z prośbą. Dziękujemy. Dziękuję pięknie. Ostatnie słowo. Zadanie gospodarcze to jest inne. A tutaj, panie dyrektorze, zapraszamy do nas. Proszę państwa, ale jest pan tak niezwykle istotną osobą, ale... Bardzo króciutko. Robimy to samo, co przez, no, przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Czyli po prostu nadzory archeologiczne i tutaj na terenie gminy i zlecane z zewnątrz. Udział w archeologicznym zdjęciu Polski. Współpraca z panią Obeliną, czyli z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Tutaj szczególnie chodzi o nadzorowanie tych wszystkich nieszczęść, które mamy i na terenie naszej gminy, i zresztą na ościennych, czyli po prostu resztki pałaców czy coś, ale tam zawsze jest jakiś element kamieniarski albo coś. Ktoś tam musi je to wydostać. Ostatnio byłem w paru pałacach, gdzie ktoś tak wchodzi w te krzoczki i tak wykuwa stopniowo rzeźby z bram. Także bardzo pracowici ludzie są tutaj w tych okolicach. Będziemy, proszę państwa, kontynuować naszą działalność wydawniczą, o ile nam finanse i Pan Bóg pomoże. Dlaczego? Dlatego po prostu, że w ubiegłym roku weszliśmy we współpracę z wydawaniem Biblioteki Ślężańskiej. Ten ostatni tom, który się ukazał na temat świadomości Niemców w 1813 roku, to już jest nasze wspólne wydawnictwo z Atutem. W tym roku też coś tam pan profesor Kunicki planuje. Mam nadzieję, że będzie poślizg, bo nie wyrobimy. No jak nie będzie poślizgu, to będziemy coś tam kombinować. Na pewno postaram się wydać te pamiętniki pana Andersa, bo one są naprawdę ciekawe. Jest to nieduże wydawnictwo, ale no, niesłychanie ciekawe. W kolejce czeka zamek na szczycie Ślęży. To jest praca pana docenta Mruczka, którym już obiecuję chwalić Boga od 4 lat. W każdym razie w tym roku już na pewno habilitacja ma za sobą. I nie popuszczę mu, przynajmniej rękopis muszę tego dostać. No a kiedy wydamy, zobaczymy. W planach jest na pewno, bo to jest pełne opracowanie badań na szczycie Ślęży. Nawet tych rujnujących ostatnio kościółek. Na tapecie również jest pan Stanisz, który pisze swoje wspomnienia, i pan Majerski, który również coś tam wspomina. Dlaczego ich wspominam? Dlatego po prostu, że... Proszę państwa, ja nie wiem, czy wydamy to w formie książki, ale no, oni mają na tyle wspomnień z tych pierwszych lat powojennych, z lat 40., że w jakiejkolwiek formie to nie napisali, że być może trzeba będzie zatrudnić pół Instytutu Polonistyki, żeby to wszystko przerobić, ale same wspomnienia jako wartość historyczna są nie do przecenienia. No i tak jak w ubiegłych latach, proszę państwa, no bardzo dużo korzysta z naszych zbiorów studentów, doktorantów, więc tak jak w ubiegłych latach będziemy im udostępniać zbiory, będziemy pomagać przy pisaniu prac magisterskich czy doktorskich. No oczywiście współpracujemy, tak jak już pan Michał się tutaj chwalił, z naszym archiwum tradycji lokalnej. Będziemy robić koncerty, tak, wzorem lat ubiegłych, kontynuować to wszystko, co można u nas w muzeum zrobić w oparciu o naszą bazę. Więc tutaj jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, tak jak rok w roku. Jedyna nasza impreza taka już, no powiedzmy, która weszła niejako w kanon naszych działań poza wystawienniczym, to są zaduszki ślężańskie, które regularnie robimy w listopadzie i oczywiście one również w tym roku się odbędą. Co do wystaw, też jak zwykle planujemy w tym roku gdzieś koło 10, z tym, że już w tej chwili tak mi się to wszystko wywróciło, że gdybyście państwo mnie spytali o terminy, to w zasadzie mogę powiedzieć tylko o termin najbliższej, która będzie otwarta w piątek, bo tak, reszta to jest
W tym razie co mamy w planie? Mamy 16 otwieramy struktury pana Artura Raczkowskiego, od niedawna mieszkańca Sobótki. W planach mamy również wystawę malarstwa Ukraińców z Lwowa, artystów ukraińskich, z tym, że no to tam i wojna, i wizy, i różne inne historie, więc nie wiadomo, co z tego wyjdzie, ale jeżeli to, to wakacje. Mamy w planach wystawę malarstwa Grupy Twórczej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mamy w planach, a właściwie mieliśmy na luty, fotografię Himalajów pana Aleksandra Lwowa, ale z tego, co właśnie mi pan Michał powiedział przed spotkaniem u państwa, mamy mieć 12 lutego niejako towarzyszącą wystawę przy spotkaniu z jednym z podróżników. Udało mi się zgwałcić wreszcie pana Marcina Szywałę i będzie pod koniec maja miał wystawę swoich prac. No, trwało to dość długo, był bardzo oporny, jeżeli chodzi o tą materię. Z Krakowa przyjedzie do nas we wrześniu wystawa biżuterii filigranowej pani Agnieszki Wilczyńskiej-Jaroch. Studenci Wydziału Architektury Wnętrz naszej ASP wrocławskiej wystawią plakat społeczny. Ponoć bardzo ciekawe pomysły. Miały być w ramach Dnia Muzeów, miała być wystawa, a właściwie pokaz możliwości klocków Lego, ale to się okazuje przerasta możliwości finansowe i moje, i ośrodka kultury. Szkoda. Będziemy mieli coś bardziej przyziemnego, bo będziemy mieli pająki i skorpiony. Już się boję tego. No. No ale będzie taka wystawa. Żywe oczywiście. Dobrze, na pewno ich przyjdę. Proszę państwa, jesienią rzeźba pani Katarzyny Plucińskiej, asystentki również z naszej wrocławskiej ASP. I mam również w planach wystawienie malarstwa profesora Mariana Poźniaka. On już nie żyje. Ale to powiedzmy taka rezerwa, tutaj mogę mieć poślizg, ponieważ jest to akurat moja prywatna, rodzinna kolekcja, więc tutaj możemy sobie to robić, kiedy chcę. Najpoważniejsza sprawa ze spraw takich, czy bardziej przyziemnych w tym roku, no to to, co dostaliśmy tak nożem w plecy w ubiegłym roku, to znaczy z zabraniem nam magazynu i koniecznością wyremontowania kolejnego, który nam władze miasta przyznały. To jest garaż naprzeciwko budynku muzeum. No, zrobiliśmy większość prac, ale czeka nas jeszcze koniec w tym roku. Jutro wchodzą murarze, aby zrobić tam elewację. No to nas dość mocno, że tak powiem, kosztowało, więc troszkę planów nam się tutaj zrewidowało. Planów na biegły rok. Dalej otwarta zostaje sprawa konserwacji naszych detali architektonicznych. No i tutaj jest już rzeczywiście no, droga pod górkę. Bo mamy tego dosyć sporo i pani, która robiła nam mnicha, tak rzuciła mi kwotę zupełnie przypadkowo. Prodowana to jest taka rozpiętość od 70 do 200 tysięcy. No i teraz mówię tu mądry człowieku, ile, jaka to ma być kwota. W każdym razie w tym roku chciałbym uzyskać taką wycenę już rzeczywiście, nie wiem czy od niej, czy komuś innemu zlecę, wycenę taką już maksymalną, ile to by kosztowało. No i powolutku przymierza się, bo to na pewno nie będzie praca na jeden sezon, na jeden rok. Potrwa kilka lat. Może jakaś dotacja, może jakąś dotację uda się wyrwać na ten cel. Zwłaszcza na jeden portal, bo na to możemy z ministerstwa dostać na ten 16-wieczny. Także to tyle. Służę państwu odpowiedzią, jeżeli państwo jesteście ciekawi. Co więcej. Ja mam do oddania wielki kamień, chyba córka panu mówiła. Graniczny kamień między powiatem wrocławskim a Dzierżoniowskim, który mój mąż wygrzebał gdzieś tam ze śmietniska i stoi u mnie przy sadzie. A czy to śmietnisko nie było przy drodze Świątniki? Nie, nie, nie. Przez Rowice? Nie, to było bliżej na Sławic. Mąż kiedyś tam wyciągnął. No bo też znam takie kilku kamieniarzy mi się chciało. Nie, nie. Tak. Kilku kamieniarzy chciało coś Reichenbach, tak. Zabrać kamień sobie. Graniczy między powiatem Dzierżoniowskim a Świętnickim. Nie, nie, to tak. Tu było na Sławic. No to znów ładowarka chyba, bo to potem. No bo on stoi przy mnie przy sadzie,
To jest potężny ja go sobie nie zaaresztowałam, tylko to jest potężny nie chcieliśmy, żeby go ktoś zniszczył. No jeszcze mamy do odzyskania tą Ziegesäule tak zwaną, tą kolumnę, która tu stała na Placu Wolności. No głupio, żeby ona tak leżała pod tym naszym, no ja nie wiem, jak to się nazywa, ten pawilonik. Polo chyba, tak? Tutaj na Wrocławskiej, tam pod Polo. Dwa elementy leżą, reszta zniknęła, no ale dwa elementy leżą i to jest zawsze jakaś tam robota granitowa naszych rzemieślników przed wojną. Znaczy nie sprzed wojny, bo to jeszcze jest XIX wieku. Jak się dobrze przyjrzeć, to niektóre elementy można w świeżo wyremontowanym budynku opodal znaleźć. Też, tak. No dość sporo rzeczy tak można znaleźć, tak już. Ja już wolę milczeć na ten temat. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. I dziękuję za wyrozumiałość i cierpliwość. I przechodzę do pierwszego punktu. W piątek 5 osób z naszej komisji odwiedziło szkołę w Świętnikach w Rogowie Sobockim oraz przedszkola na ulicy Słonecznej i Świdnickiej. Terminy ustalałam z paniami dyrektorkami, mówiąc, żeby przyjęli nas jak przyjaciół, że chcemy zobaczyć szkoły, zapoznać się, bo jesteśmy na początku drogi. Stąd szukamy wszelkich możliwości, żeby dokładnie poznać placówki, które będą podlegały w jakiś sposób naszej pracy. Jeżeli chodzi o, i króciutko, jeżeli chodzi o szkołę podstawową w Świątnikach, generalnie uczniowie mają bardzo dobre warunki, dużo przestrzeni, dobre wyposażenie, widać gospodarską rękę dyrektora wszędzie. Co nam się bardzo rzuciło w oczy, to, że pilnie wymaga remontu posadzka w tej głównej sieni, że drzwi wejściowe ze szkaradnymi szybami zbrojonymi takim ordynarnym drutem, jeszcze potrzaskane. Trzeba będzie pomóc pani dyrektor, żeby nad tym się zastanowić. Także i teren wokół szkoły, ogrodzenie. Te straszne ruiny, które na cud boski, że tam się nic nie stało. I ta elewacja od tyłu. No wszyscy powinniśmy popatrzeć i zobaczyć, jak cudny jest ten pałac, jak unikalne miejsce, a jak bardzo trzeba szukać pomocy. Ja bardzo długo nie byłam w tym miejscu i jest mi po prostu żal, że nie jest tam pięknie, że nie jest tam bezpiecznie, bo patrzyłam na te niezabezpieczone ruiny sali balowej z tyłu. To taki żal, że doprowadzono do takiego stanu. No ale to się niepokój, żeby się nic dzieciom nie stało. No ale jest jak jest. Jeżeli chodzi o szkołę w Rogowie, to oglądając szkołę, zobaczyliśmy, jak tam strasznie jest ciasno. Ja sobie uzmysłowiłam, że od lat tam nie było żadnych większych remontów, oprócz tego dachu. Ale ten dach wymaga gruntownej modernizacji, około 500 000 pieniędzy potrzeba. Pani dyrektor nam jeszcze mówiła, że będzie problem z umieszczeniem najmłodszych dzieci, że nie ma przedszkola, a wieś się rozwija. I taki szalony nam pomysł do głowy wpadł. Powiedzieliśmy, no trzeba marzyć, może trzeba pomarzyć i pomyśleć o rozbudowie szkoły. Bo mówię, największa wieś, największy potencjał z tych wszystkich okolicznych wsi, a skupia duży obwód, bo przecież Okulice, Mirosławice, stary obwód szkoły mirosławickiej to też Rogów. Widać, jak bardzo zabiega o wszystko pani dyrektor. I widać, że traktuje tę szkołę jak swój własny dom, ale sama nie udźwignie. No i będziemy musieli wcześniej czy później pomyśleć, czy nie należałoby, czy może szukać możliwości finansowania zewnętrznego, pieniędzy unijnych, ale żeby pomyśleć o rozbudowie chociażby takiego modułu dla przedszkola, dla oddziału przedszkolnego i dla klasy pierwszej. Wiem, że jest tam problem z tym pomieszczeniem, gdzie kiedyś była klasa. No, szkaradnie wygląda, urody nie dodaje
A jest to ich jedyny właśnie... No, tak. Wiem, że znalazła osobę, która za niższe pieniążki to rozbierze, ale jest to tak sobie patrząc na tę szkołę, na piękny rysunek szkoły, uzmysłowiłam, że jest to jedyny budynek typowo szkolny przedwojenny. Więc wydaje mi się, że tutaj będziemy musieli na burzę mózgów i jakoś tej szkole pomóc, żeby się mogła rozwinąć. Zapytałam, gdzie dzieci korzystają z dowożonych obiadów. No to jest taka mała sionka, niezwykle mała, gdzie te dzieci, ponad 20 zjada ten ciepły posiłek. Jeśli ryż z jogurtem można nazwać ciepłym posiłkiem, ale to na innym spotkaniu do tego wrócimy. Jeśli chodzi o przedszkola, to byłam pod wrażeniem tego, co się tam zrobiło. Piękny obiekt, też zabytkowy, ale widać tam wielką troskę, że jest dobry gospodarz, piękne mebelki, ładnie zorganizowana praca w obu budynkach. I popatrzyliśmy na tę kuchnię, która jest zaplanowana, te 350 tysięcy chyba złotych na rozbudowę kuchni. Mamy takie przemyślenia też i uwagi, bo w tym projekcie, który bierze się pod uwagę, są wpisane meble, które są już zakupione w bardzo dobrym stanie. Meble ze stali nierdzewnej. Pan jest fachowcem, to pan lepiej wie. Ja myślę, że o tym zagadnienie powiem. No. Ale mówię to takie uwagi na gorąco. Na gorąco, aż czy aż potrzebne są aż tak wielka kuchnia? Czy pani dyrektor mówiła nam, że to trzecie pomieszczenie? Ja czekam na następne materiały, które mają do mnie dotrzeć, związane właśnie z modernizacją tej kuchni. Jeśli one do mnie dotrą, spróbujemy na bazie tych materiałów zaproponować inne rozwiązanie. Wtedy przedstawimy to na komisji budżetowej, być może także tutaj na Komisji Oświaty, Sportu i tak dalej. Oczywiście porozumienie tutaj z Urzędem Miasta i Gminy, z panem burmistrzem, panią skarbnik. Bo wydaje się, że rzeczywiście troszeczkę to jest wszystko ponad stan i ponad wymiar, który jest niezbędny do tego, żeby ta kuchnia mogła funkcjonować. Tam jest pewne ograniczenie. Tam jest jedno pewne ograniczenie, nad którym się zastanawiam. Grubość ścian nośnych, które musimy jakoś przeskoczyć, bo ono nam może trochę przeszkadzać, ale póki do tego planu tak naprawdę nie będzie miał dojścia projektu, gdzie są rozrysowane pewne kwestie związane z rozłożeniem stołów i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę jakby więcej tego. No jakby to tylko nam się rzuciło. Okay. Tak, ale w ostatnim czasie zrobione remonty to naprawdę to, co pamiętam, jak tam nieraz byliśmy, to. A w tej chwili naprawdę zupełnie inny świat, naprawdę. Oba przedszkola. Po remontach to naprawdę no, wyglądają pięknie. To wyposażenie, porządek wszędzie, czyściutko. Naprawdę śliczne są. Ład, piękny zapach wszędzie. Tak. A oprócz jednej sali z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową, powiedziała, że cieszy się bardzo małym zainteresowaniem. Dwoje, troje dzieci, tak. To rzadko. No to taka, to i tam tak otworzyła nam to pomieszczenie, to taki zapach stęchlizny, nieużywanego po prostu pomieszczenia. Chcielibyśmy zobaczyć kolejne szkoły, szkołę numer 2, gimnazjum i 1. To jak ustalę z panią Agatą terminy, to przekażemy panu burmistrzowi, kiedy. Chcielibyśmy też zobaczyć i Ślężański Ośrodek Sportu i Kultury, bo tam właściwie, no, tam te na przy ulicy Chopina budynek oglądaliśmy, natomiast tutaj stadion myślę, że też powinniśmy zobaczyć i mieć pojęcie o wszystkim, czym tutaj dysponujemy. I Ośrodek Pomocy Społecznej również, tak. I wszystkie nie wymieniamy. Nasza jednostka. Tak, i tutaj jest tutaj Ośrodek Pomocy Społecznej. Tak, to tyle. Na nią z tym, co było. Tak, bo to, co podlega komisji. Szukamy wiedzy o tym, co nas czeka, co powinno być naszą troską i mam nadzieję, że wspólnie uda nam się pomóc naszym mieszkańcom, naszym dzieciom, naszej młodzieży, żeby te zadania, które są zadaniami własnymi gminy, przebiegały jak najbardziej harmonijnie. I taką wolę, myślę, że większości z Państwa
mogę tutaj powiedzieć i zaprezentować. Bardzo obszerne są te nasze pierwsze spotkania, ja zdaję sobie sprawę, ale jest to niezwykle szeroki wachlarz zadań. Jest 10 osób, ja wiem, że jest najliczniejsza to komisja, ale chyba też najbardziej szerokie spektrum, którym się powinniśmy zajmować. Stąd w tym pierwszym półroczu, w pierwszych miesiącach, kiedy musimy się zapoznać z bardzo wieloma dla nas nowymi sprawami, będziemy się zajmować. No dzisiaj długo jesteśmy, bo od godziny 13.30 do 16.00. Mam nadzieję, że ja już wyciągnąłem wniosek. Zapraszanym gościom będę chyba mógł jednak delikatnie wyznaczać czas. Niektórym. Bo ja rozumiem, że pasjonaci mogliby tak i do rana, ale no, szanując czas wspólny, będę prosiła o zachowanie pewnych ram. Ja dziękuję Państwu bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Życzę do następnego spotkania. Życzę naszym urzędnikom, by nasza współpraca przebiegała harmonijnie i żeby z nas zadowoleni byli wyborcy. Coraz więcej. Po to, bo jest...